W Grudziądzu w auli Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa profilaktyki i rehabilitacji uzależnień razem w działaniu wyzwania i zadania. Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny Karan, a współorganizatorami Katedra Pedagogiki Wyższej Szkoły Biznesu w Dobrowej Górniczej, Śląskie Centrum Profilaktyki Społecznej, Parafia pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Grudziądzu, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Rejonu Grudziąckiego, a także Fundacja Karan. Karan to największa organizacja pozarządowa o profilu katolickim, nastawiona na wszechstronną i systemową pomoc osobom uzależnionym od środków zmieniających świadomość, a także dzieciom i członkom rodzin dysfunkcyjnych. Celem Stowarzyszenia Karan jest przestrzegać przed narkomanią, ale także pomagać w wyjściu z nałogu, dawać wsparcie potrzebującym oraz poszerzać wiedzę, szczególnie młodych, na temat narkomanii. Centrum Profilaktyki i Terapii w Grudziądzu prowadzi ośrodek terapii dzieci i młodzieży, ośrodek terapii uzależnień, w którym uzyskują pomoc zarówno młodzi ludzie, którzy mają problem z używaniem substancji psychoaktywnych, zarówno tych legalnych, jak i nielegalnych, czyli marihuana, amfetamina, dopalacza, a także alkohol oraz pomoc rodzinom tych osób. Czy ten problem dopalaczy w Grudziądzu był tak dosadnie widoczny, jak to w mediach się przejawiało? Znaczy, był rzeczywiście te kilka lat temu, kiedy istniało kilka sklepów, ten problem się rozwinął, potem przez chwilę było wyciszenie i teraz w ostatnich miesiącach znowu poprzez pojawienie się dwóch punktów sprzedaży jakby znowu rozkwit na nowo i ta młodzież, która zaczyna sięgać po te środki, w ogóle nie jest świadoma tego, czym to może skutkować i jakby w ostatnich kilku tygodniach zostały skierowane 3 osoby do ośrodków terapeutycznych, stacjonarnych. Czyli ten problem znowu się niejako tutaj pojawił, a w jaki sposób ustawa tutaj przeciwdziała? Znaczy, trudno mi to powiedzieć, bo to jest trochę zabawa w kotka i myszkę, ponieważ tym się zajmuje przede wszystkim sanepid, w tym się zajmują służby takie jak policja, straż miejska, natomiast no, ustawa jest, natomiast jeżeli pojawiają się środki, które nie są w ustawie zakazane, no to po prostu zanim one znowu zostaną wycofane, no to przede wszystkim jakby ten popyt, który jest na rynku, jakby determinuje, że powstają takie punkty, że się tym po prostu handluje. A czy są jakieś tutaj zależności tutaj na naszym grudziąckim, że tak powiem, gruncie, gdzie największy problem tkwi, gdzie te uzależnienia się pojawiają? Generalnie no jakby tutaj ulica, tak? Jesteśmy, że tak powiem, w ogólnej tendencji w kraju. Tak, aczkolwiek tu... Bo jest to wysokie bezrobocie, prawda? Że tak powiem. Tak, w porównaniu jakby z innymi miejscowościami regionu, no to jakby w Grudziądzu to zagrożenie jednak jest spore w porównaniu z innymi miastami. Państwo jako samorząd dostrzegają niebezpieczeństwa, jako płyną z uzależnień, czyli tutaj mówiąc w środowiskach rodzinnych, środowiskach młodzieżowych przede wszystkim chyba. Dzisiejszy sygnał, który padł w jednym z wykładów na dzisiejszej konferencji, że mamy prawie 50% pokolenia ludzi młodych, powiem wprost, prawie ludzi straconych w pewnym sensie, jest bardzo niepokojący. Ten sygnał dotyczy przyszłości rodziny, polskiej rodziny. Wielu ludzi młodych boryka się z problemem w ogóle znaczenia, własnego znaczenia w społeczeństwie. Często nie wiedzą, kim są. Wmawia się dzisiaj jakieś nowe zupełnie stereotypy funkcjonowania jednostek. Podważa się często płeć człowieka. Wielokrotnie ludzie młodzi mają trudności z dokonaniem własnego wyboru. Oczywiście rzutuje to na pewno znaki słabości, zagubienia, a konsekwencji czasami podejmowania pewnego uzależnienia, bo okazuje się, że to jest jedyna ucieczka dla człowieka osamotnionego, odizolowanego od rodziny, funkcjonującego jednostkowo, nie w społeczeństwie, nie w strukturze, nie w grupie. Bo jak wiemy, tylko grupa i rodzina, tylko społeczeństwo daje pewne siły, pewne ponadnaturalne możliwości, które mogą stanowić o przyszłości tego człowieka. Oczywiście spadek dzietności, spadek liczby małżeństw zawierane w tym kraju jest bardzo niepokojący. Oczywiście jest to związane także z procesami duchowymi, tak zwanymi duchowymi, psychologicznymi, które dotykają właśnie tej grupy ludzi młodych.
A jak tutaj dotrzeć do osób, które żyją w rozbitych rodzinach, które no, są właściwie w tych bardziej narażonych środowiskach i gdzie ten model tradycyjny rodziny niestety nie zawsze obowiązuje? Oczywiście główną odpowiedzialność nie tylko bierze na siebie rodzina, ale także państwo i samorząd lokalny, bo samorząd lokalny powinien stanowić pewne ramy wychowawcze, powinien stanowić pewne poziomy wychowania, znaczy inspirowania ludzi młodych do czegokolwiek, przedstawiamy pewnych wzorców i tak dalej. Tego nam dzisiaj brakuje. Oczywiście często ludzie młodzi ulegają pewnym naciskom medialnym, a mówicie dzisiaj stacjom telewizyjnym, stronom internetowym, które lansują zupełnie, powiem szczerze, negatywne koncepcje funkcjonowania jednostki w społeczeństwie. Będziemy starali się oczywiście na szczeblu samorządu lokalnego realizować pewne zamierzenia, zadania. Jestem członkiem Komisji Zdrowia. Będziemy starali się tutaj mobilizować nasze lokalne władze wykonawcze do realizacji pewnych programów. Oczywiście katolicki ruch antynarkotyczny jest też jedną z tych dziedzin, które dzisiaj z powodzeniem realizują swoje zadania i programy na terenie całego kraju. Powołał do życia, do istnienia konkretne ośrodki, które służą dzisiaj człowiekowi, ludziom uzależnionym, tworząc no, grupy wsparcia, które są niestety dzisiaj bardzo potrzebne. Można czasami odnieść wrażenie, że to właśnie głównie te ruchy katolickie niejako tutaj współdziałają z samorządami w przeciwieństwie do tych świeckich. Ruchy katolickie realizują jak gdyby misję powierzoną przez Kościół, przez samą doktrynę kościelną, przez dekalog, który jak gdyby jest w pewnym realizacji, jeżeli chodzi o życie katolików. Dlatego tutaj szczególne zobowiązanie ciąży na stowarzyszeniach katolickich, na ugrupowaniach związanych z Kościołem. Państwa środowisko niejako opowiada się za legalizacją tutaj miękkich tak zwanych narkotyków. Pan obecnie dzisiaj tutaj na konferencji może przekonuje argumenty stawiane tutaj przez prelegentów. Argumenty, jeśli chodzi o korzystanie z marihuany wśród osób poniżej 18 roku życia, oczywiście się zgadzam z tym, że nie powinny tego robić, ale już osoby pełnoletnie powinny mieć wybór do tego, czy chcą palić, czy nie chcą, tak? Czyli te miękkie narkotyki powinny być szeroko dostępne w naszym kraju. No, ale tutaj, że tak powiem, odnosząc się do całości, żaden nałóg nie jest, prawda, no nie jest dobry. No żaden. Nieważne, czy to jest alkoholizm, czy jest to palenie tytoniu, czy jakieś inne, prawda, używki. Jeśli chodzi o używki, tak, alkohol zabija dużo więcej osób w ciągu roku niż marihuana, tak, więc nie możemy tu mówić, że każda używka działa tak samo. Dzisiaj mamy jakąś dziwną fobię, która powstała na temat marihuany i wszyscy głośno mówią, że ona jest zła, niedobra. Przemysł farmaceutyczny na legalizacji, gdyby doszło do legalizacji marihuany, bardzo dużo by stracił, tak. Cała branża związana z alkoholem też by wiele straciła, więc dzisiaj pewnie właśnie te środowiska wywierają największy wpływ na to, żeby tej legalizacji nie było u nas w kraju. Agnieszka Kowalczyk, Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny Karan, pracuje z dziećmi, młodzieżą, także z rodzicami i pracuje z osobami, które potrzebują wsparcia w zakresie kształtowania umiejętności społecznych po to, aby uchronić je chociażby przed podejmowaniem takich ryzykownych zachowań jak uzależnienia czy zachowania takie nieprzystosowawcze, jak na przykład zachowania agresywne. Państwo pracują bezpośrednio z dziećmi, z młodzieżą, czy z całymi rodzinami? A my pracujemy tak naprawdę z dziećmi, z młodzieżą i z całymi rodzinami, ponieważ jak okazuje się, najskuteczniejszą formą profilaktyki jest także kształtowanie prawidłowych postaw wychowawczych wśród rodziców, ponieważ to oni mają największy wpływ na to, w jaki sposób funkcjonuje dziecko. A jakie największe zagrożenia Państwo dostrzegają w tych relacjach rodzic-dziecko, które powodują właśnie te postawy agresywne? Ja myślę, że największym takim zaburzona jest przede wszystkim komunikacja i ta komunikacja ma duży wpływ na to, jaka jest samoocena dziecka, czy dziecko potrafi komunikować się z innymi i w ten sposób osiągać swoje cele, ponieważ bardzo często agresja jest spowodowana tym, że dziecko to jest jedyny sposób, który dziecko zna, aby osiągnąć swój cel. To nie zna alternatywnych umiejętności, takich jak na przykład komunikowania się, ponieważ nie nauczyło się tego w domu. Bardzo często też w domu
domu za pomocą siły agresji są osiągane różne cele, więc dziecko też widzi, że to jest skuteczne, że to się opłaca, że to się sprawdza i że to jest szybkie i to zna, więc dlatego też to stosuje. A może kilka rad w takim razie dla rodziców, w jaki sposób przeciwdziałać tej agresji, jak dostrzegać te problemy, które jakoś pewnie stopniowo, prawda, się pojawiają? Jedna z kampanii, którą Karan kilka lat temu organizował, miała tytuł Walcz z agresją, zacznij od siebie. I ja myślę, że to jest bardzo ważny taki element, żeby w każdym obszarze zacząć od siebie, bo my dorośli modelujemy zachowania dzieci, modelujemy także zachowania agresywne. Czyli niejako przechodzi tutaj z dorosłego na młodszego. Zacząć od siebie, nauczyć się jak radzić sobie z własnymi emocjami, jak nauczyć się komunikować, jak dowiedzieć się, czym jest w ogóle ta agresja i które zachowania, które jako rodzice stosujemy, są takimi zachowaniami, które modelują zachowania agresywne wśród dzieci. Witam Was i myślę każdego z Was indywidualnie, wszystkich razem. I to jest szczególne, że odpowiedzieliście. Wy tu jesteście obecni, to jest dla nas największa radość. To jest temat, który dotyczy nas, niektórych może bezpośrednio, dają na człowieka naszych czasów, naszych dni, szczególnie na młodych ludzi. Chcemy być bardziej wrażliwi, żeby im umieć pomagać, pomóc w tych różnych problemach. Przeważnie młodzi ludzie, którzy trafiają gdziekolwiek i do jakiejkolwiek placówki, niezależnie pod jakim szyldem pomocowej, to z reguły oni są na trzech etapach. To albo są na etapie takim, że w ogóle uważają, że są pechowcami przyłapani i oni nie widzą problemu. No nie tak miało być, bo koledzy mówią, zapal marihuanę, będzie fajnie i luzacko, a pojawiły się jakieś kłopoty, więc są na granicy, że widzą, że są pewne wątpliwości, ale są niezdecydowane, czy one w ogóle chcą pomocy. Albo są tacy, których tak tąpnęło już w życiu, niekoniecznie muszą być w fazie uzależnienia, którzy zastanawiają się, żeby tej pomocy szukać. Każdy nastolatek, który liznął narkotyków, mówiąc względnie, jest w takim rozdarciu. Czyli jest pomiędzy tym, że przeżywa coś fajnego, że stan po użyciu narkotyków jest fajny, że daje mu to poczucie ulgi od sprężenia, oderwania się od problemów, od tego, co się dzieje w szkole, w domu, wśród przyjaciół itd., itd. I pomiędzy tym, że jednak z powodu narkotyków doświadcza różnych problemów, albo więc one się jeszcze nawarstwiają, czy się pogłębiają. I jakby ci młodzi ludzie są w takim właśnie rozdarciu między atrakcją a destrukcją z tym, co się dzieje. I to, co staramy się robić jakby w podejściu, czy to będzie w programie Fred Goes Net, to jest jakby pomóc im rozważyć, tak, plusy i minusy tego, co się dzieje, jeżeli będą używać jakichś tam substancji, środków, plusy i minusy, jeżeli tego nie będą robić. Jeżeli młody człowiek nie dokona takiej analizy i choćby jeden gram, czy jeden punkt nie przeważy tej szali, to my możemy wszyscy jako terapeuci, wychowawcy, nauczyciele starać się, orać i tak dalej i będzie chociaż ten jeden punkt, który będzie ten młody człowiek wiedział, że mu się opłaca, to on będzie to robił kosztem wyrzucenia ze szkoły, będzie to robił kosztem problemów w domu, problemów finansowych, konfliktów z prawem, ponieważ będzie miał ten jeden punkt, który mu będzie przyświecał, że fajnie jest, jak się bierze. I do nas należy to, żeby pomóc mu włożyć na tą drugą szalę jak najwięcej rzeczy, które, czy uświadomienia konsekwencji, konsekwencji nie tylko właśnie tych, nie wiem, prawnych, ale i zdrowotnych, bo to w wieku nastu lat jest najmniej przemawiające, jak się okazuje, i dążyć do tego, żeby pielęgnować te więzi, które są między nim a rodzicami, między tymi osobami najbliższymi, bo to jest taki zasób, którego nie można nigdy przecenić. I na koniec chciałbym powiedzieć tylko, że jeszcze przy centrum współpracuje Street Walker, który tu krąży po grudziąckich ulicach, dociera do młodzieży, też prowadzi spotkania, edukacje z młodymi ludźmi w szkołach i też jakby zachęca do zmiany swojego trybu życia, postępowania. Zostałam poproszona przez naczelnika wydziału o właśnie zaprezentowanie takich działań profilaktycznych realizowanych w placówkach oświatowych. Zdaję sobie z tego sprawę, że czas przeznaczony na tą prezentację jest zbyt krótki, żeby przedstawić Państwu wszystkie działania, które mają miejsce w placówkach oświatowych. Tak? Tak.
Nie chcę tutaj zaburzać porządku, absolutnie nie chcę też zawieść organizatorów i nie będę przekraczała tego czasu. Pomyślałam sobie, jak przedstawić Państwu te działania, żeby przekazać i ujęłam je po prostu w pewien taki system. Ci z Państwa, którzy nie są z oświaty, chciałabym poinformować tych z Państwa, że od 2002 roku rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zobligowano szkoły do tworzenia szkolnych programów profilaktyki. Więc ujęte zostało to w pewien taki system działań. Szkolne programy profilaktyki budowane są przez Radę Pedagogiczną, ale również przy współudziale Rady Rodziców, przedstawicieli samorządu szkolnego. Są one oparte o zjawiska, które dotyczą i dotykają uczniów szkoły i realizowane później są poprzez różnorodne działania. I są to działania takie jak na przykład jakieś akcje takie plenerowe typu Łańcuch Otwartych Serc, czy są to, jest to organizacja jakichś koncertów, wystaw, plakatowych sesji, czy udział młodzieży w różnych spotkaniach z przedstawicielami na przykład policji, sądu, innych organizacji współpracujących zewnętrznych. Jest to udział młodzieży w warsztatach, prelekcjach, jak również w ramach tych szkolnych programów profilaktyki realizowane są programy profilaktyczne lub części z nich przez uprawnione do tego osoby. I tak realizowane są cyklicznie takie programy jak Spójrz inaczej na agresję, Cukierki, Bezpieczny dotyk, Przyjaciele Zipiego, Szkoła bez agresji, Siedem kroków. Są one realizowane, tak jak powiedziałam wcześniej, albo w całości, albo fragmenty tych programów profilaktycznych. Ja mam świadomość, że w szkołach dzieje się bardzo dużo. Nie miałam takiego czasu, aby przygotować sprawozdanie liczbowe tak, na jakiś okres. Natomiast mam z poprzednich lat takie informacje, że są to tysiące dzieci i młodzieży objętymi różnymi działaniami profilaktycznymi. Ja jednak chciałabym się w tym moim krótkim wystąpieniu skupić na takich działaniach bardziej systemowych, działaniach bardziej globalnych, które dotyczą nie tylko danej szkoły, ale większości szkół bądź nauczycieli. Takie placówki jak ta, którą ja reprezentuję, czyli poradnia psychologiczno-pedagogiczna albo ośrodek doskonalenia i doradztwa zawodowego nauczycieli, czy wspomniane przez prelegenta poprzedniego Centrum Profilaktyki i Terapii, są to takie filarne satelity, które krążą wokół szkół i wspierają w swoich zadaniach statutowych, wspierają szkoły w ich działalności, między innymi również takiej dotyczącej profilaktyki. My oczywiście, mówię o swojej placówce, jak i o ośrodku doskonalenia doradztwa zawodowego nauczycieli. Spotykamy się często w Wydziale Edukacji i tam pod patronatem, powiedzmy, debatujemy, jak rozwiązać jakieś zjawisko, które się pojawiło, jak rozpracować systemowo pewne działania, aby wesprzeć te szkoły i pomagać szkołom. Takim działaniem było na przykład pojawienie się dopalaczy w grudziąckich sklepach. Wtedy to szkoliliśmy zarówno uczniów, rodziców, jak i nauczycieli, uświadamiając ich po prostu, co to są dopalacze, jak można je wykryć, jak można przeciwdziałać, gdzie można się zgłosić, jakie skutki uboczne przynosi zażywanie tych środków psychoaktywnych. Była to taka akcja skierowana właśnie do wszystkich grup odbiorców. Kolejnym takim wspólnym zadaniem i takim, gdziekolwiek pojawiam się na jakiejkolwiek konferencji, mówię o tym, widzę bardzo duże zainteresowanie, jest organizacja spektakli profilaktycznych. Od 5 lat w Grudziądzu realizujemy takie spektakle profilaktyczne, które skierowane są do młodzieży szkół gimnazjalnych. Adres, to jest adresat, ale realizatorem tych spektakli jest również grudziądzka młodzież, a więc młodzież grudziądzka realizuje te spektakle dla młodzieży grudziąckiej. W każdym roku poruszany jest inny temat. Była to przemoc fizyczna, przemoc psychiczna doprowadzająca do śmierci samobójczej młodego człowieka. Poruszamy tematy cyberprzemocy, uzależnień,
czy właśnie zażywania środków psychoaktywnych. Są to spektakle, które realizowane są w oparciu o autorskie scenariusze pod okiem reżysera Grudziąckiej Sceny Teatralnej, ale również z oprawą taką merytoryczną metodyka psychologa, pedagoga. Każdy ze spektakli, ja tutaj przyniosłam ze sobą, bo oczywiście mogę je zaprezentować i powiem też w kilka, bo w szkołach te spektakle istnieją. Każdy z tych spektakli został spięty jakoś klamrą, to znaczy po prezentacji odbywała się albo debata z udziałem młodzieży na temat danego spektaklu. Jednego roku była również to debata z udziałem dorosłych, przedstawicieli policji, szkoły, rodzica, przedstawicieli sądu. W innych latach była to oprawa psychologa, który spinał klamrą całą treść merytoryczną spektaklu i uświadamiał młodemu człowiekowi, jak ważne są zagadnienia, gdzie można zwracać się z pomocą, jak widzimy w naszym otoczeniu takie pojawiające się zjawiska. Ważnym jest też fakt, że każdy ze spektakli zostaje nagrany właśnie na takiej płycie DVD i te płyty są później rozpropagowane w gimnazjach. Mamy takie informacje zwrotne, że te spektakle dalej żyją. Są one albo w całości prezentowane kolejnej grupie młodzieży gimnazjalnej, albo fragmentami z oprawą taką autorskich scenariuszy i pracą na lekcjach wychowawczych. Również te nagrania są prezentowane rodzicom na spotkaniach w szkole, już na takim gruncie szkolnym. Też omawiane są przez pedagoga szkolnego albo psychologa z zewnątrz. W każdym roku ten spektakl oglądają uczniowie klas trzecich szkół gimnazjalnych właśnie w rąkach teatru. Do tej pory obejrzało już ponad 10 tysięcy młodzieży te spektakle właśnie w rąkach teatru. Natomiast ile młodzieży obejrzało właśnie organizacja takiej raz w roku konferencji skierowanej do nauczycieli, pedagogów, liderów WDN-u, gdzie poruszamy bardzo takie nurtujące nas problemy, gdzie omawiamy również w ramach warsztatowych form czy prezentowania dobrych praktyk różne zagadnienia nas poruszające. Ostatnio była pani Dorota Zawadzka, która mówiła o nauczycielu, o liderze. Byli przedstawiciele sądu, pani z Centrum Pomocy, ówczesnej Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej mówiła o programie Porozumienie w Szkole. Była pani, która mówiła o wartościach, które gdzieś pogubiliśmy w naszym współczesnym życiu. Mam nadzieję, że te treści, które przekazywane są w ramach tutaj debat, w ramach Forum Porozumienia, są później gdzieś przekazywane w szkole, są zaczątkiem do działań na gruncie szkolnym, do rozmów z radami pedagogicznymi, z rodzicami, do modyfikowania różnych działań już na gruncie szkolnym. Teraz słów kilka chciałabym powiedzieć o poradni, o działaniach poradni, bo my tu rzeczywiście jako ten krążący satelita bardzo wspieramy szkoły. I tak swego czasu zadziało się, że zauważyliśmy wzrost nauczań indywidualnych z uwagi na zaburzenia depresyjne wśród dzieci i młodzieży. Wzbudziło to nas duży niepokój, a jednocześnie konieczność działań, aby zmniejszyć to zjawisko. Zorganizowaliśmy konferencję również, taką poświęconą właśnie zdrowiu psychicznemu. Im bliżej człowieka, tym bliżej do zdrowia psychicznego. Rozmawialiśmy tam o problemach młodych ludzi, o okresie adolescencji. Prezentowaliśmy nasze działania również, bo psycholodzy stworzyli scenariusz zajęć warsztatowych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na temat afirmacji życia jako sposób przeciwdziałania depresji. Było to jednorazowe wejście do grupy klasowej, takie 2-3 godzinne, w celu modyfikacji spojrzenia na jakiś problem, tak? Żeby na dany problem spojrzeć trochę z innej strony, żeby nie widzieć wszystkiego w czarnych barwach, żeby szukać gdzieś pomocy, żeby rozmawiać, żeby afirmować ten nasz problem trochę inaczej. Po cyklu takich spotkań psycholodzy doszli do wniosku, że bardzo mało wśród młodzieży jest to.
zbudowały kolejny warsztat, z którym w tym roku właśnie chodzą. To jest tolerancja jako sposób na szczęśliwe i udane życie. Okazało się jednak, że te warsztaty musiały zostać rozbudowane. Nie wystarczyło, żeby psycholodzy weszli tylko z jednym warsztatem do klasy. Poruszone tam zostały takie różne problemy, które przeciągnęły się na 2-3 spotkania i nie były to tylko takie spotkania profilaktyczno-edukacyjne, a przeszły wręcz w interwencje kryzysowe. Oparły się o kontakt z niektórymi członkami tej klasy, o kontakt z poradnią, o kontakt wspierający, o interwencje i mediacje. Więc opowiadają mi dziewczyny, jak przychodzą z tych warsztatów, że naprawdę trzeba się tym zająć, bo tej tolerancji wszelakiej wśród młodzieży nie ma i to później generuje różnego innego rodzaju problemy. Również w poradni prowadzona jest systemowa terapia rodzin dla tych rodzin, które są chętne współpracować, które są chętne na zmianę i na zadania, które im moderator grupy proponuje. Zajęcia warsztatowe inne, które również realizujemy, to jest trening zastępowania agresji oraz trening umiejętności społecznych z elementami umiejętności kontroli złości i wnioskowania moralnego. Są to z kolei zajęcia warsztatowe, które skierowane są do młodzieży gimnazjalnej, jednej grupy. Tam jest 14-16 scenariuszy i pracuje się z jedną grupą. Celem takich zajęć jest zastępowanie zachowań agresywnych innymi, tak? Uczenie alternatywnych sposobów reagowania, rozładowania napięcia, uczenie zachowań pozytywnych. Jeżeli chodzi o poradnie, również włączały się takie ogólnomiejskie programy profilaktyki, profilaktyczne, działamy w ramach Niebieskiej Karty. Natomiast ośrodek doskonalenia i doradztwa zawodowego, głównym ich zadaniem statutowym jest szkolenie nauczycieli. Więc w tym zakresie odbywają się różnorodne formy warsztatowe, wykładowe, sesje plenarne dla nauczycieli i takie właśnie tematy związane z przemocą, cyberprzemocą, uzależnieniami, zdrowym stylem życia, zdrową aktywnością fizyczną są poruszane, są w ofercie ośrodka i szkoły z tego korzystają w ramach, zapraszając prelegentów na wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli, albo nauczyciele korzystają z oferty ośrodka i skupiają się już w ośrodku, realizując kolejne zadania. Ja myślę sobie, że tych działań, jak na pewno kolejni prelegenci będą przedstawiać, jest bardzo dużo. Na czym rzecz polega? Dlaczego ciągle problem się pojawia? Dlaczego mimo tylu działań ważnych i tylu liczb, które padają, pewnie będą padać, nadal zjawiska występują? Ja myślę sobie, że bardzo dobrze, że pojawia się, ja to nazywam profilaktyka alternatywna. Cieszę się, że w Grudziądzu powstały orliki, że powstają trasy rowerowe, że odradza się ZKP, że są osiedlowe kluby dla dzieci i młodzieży, że jest to alternatywa dla młodzieży, jak spędzać wolny czas, jak rozwijać sobie te swoje pasje i zainteresowania. Myślę sobie, że każdy człowiek ma tą złą i tą dobrą stronę. Trzeba po prostu tą dobrą pielęgnować, jak te wiosenne kwiaty. Dziękuję. I chciałabym Państwu parę słów powiedzieć o naszej 20-letniej już ponad działalności na terenie całej Polski. Stowarzyszenie Karen to jest organizacja pozarządowa, pożytku publicznego, która działa od 1992 roku na terenie takich miast jak Warszawa, Radom, Bogucin, Rzeszów, Wrocław, Kalisz, Grudziądz i wiele, wiele, Elbląg, tak jest, i wiele, wiele innych. Czasami pojawia się też oprócz Stowarzyszenia Karan nazwa Fundacja Karan. To jest też organizacja blisko związana ze Stowarzyszeniem Karan. Kolejna instytucja, z którą też Państwo możecie się spotkać, to jest Warszawski Instytut Profilaktyki. To jest jednostka szkoleniowa Katolickiej Fundacji Pomocy Osobom Uzależnionym i Dzieciom Karan. Stowarzyszenie Karan i Fundację Karan założył ksiądz Paweł Rosik, tutaj obecny na sali. Misja Stowarzyszenia Karan jest bardzo szeroka i to jest związane z tym, że działalność Karanu jest również bardzo szeroka. Mam takie poczucie, że postrzegamy problem, z jakim
współczesny człowiek, problemy, z jakimi współczesny człowiek boryka się bardzo szeroko. I dlatego też misją Karalu jest niesienie pomocy terapeutycznej, psychologicznej, socjalnej, moralnej osobom znajdującym się w ciężkiej. Realizujemy także programy dla studentów, dla młodzieży, która chce rozwijać swoje kompetencje społeczne, niekoniecznie jest uzależniona, ale potrzebuje też wsparcia w takim codziennym funkcjonowaniu. Tak jak wspomniałam wcześniej, jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Co oznacza, że jeśli ktoś z Państwa na przykład chciałby przekazać 1% i nie wie jakiej organizacji, to zachęcam do tego, żeby przekazać naszej organizacji, bo zapewniam, że będą to pieniądze dobrze wykorzystane dla tych osób, które potrzebują wsparcia i pomocy. Prowadzimy, tak jak powiedziałam, placówki na terenie całego kraju. I zawsze są to zazwyczaj miejsca, w których mieszkają osoby najuboższe, które potrzebują wsparcia. Na przykład w Warszawie jest to Praga, czyli dzielnica Praga Północ zwłaszcza, tam mamy kilka placówek. I rzeczywiście ta dzielnica różni się od innych w Warszawie, ponieważ jest bardzo dużo dzieci, które pochodzą z dysfunkcyjnych rodzin, gdzie charakterystyczne jest to, że jest bardzo nasilony problem uzależnień, bardzo niski poziom wykształcenia. Generalnie jest to dzielnica inna niż te pozostałe w Warszawie. Prowadzimy między innymi ośrodki readaptacyjne dla osób uzależnionych, stacjonarne i niestacjonarne dla osób pełnoletnich i niepełnoletnich. Prowadzone są także placówki wsparcia dziennego, czyli świetlice. Tych świetlic jest na terenie kraju kilkanaście. Tak jak powiedziałam, w Warszawie tylko na Pradze Północ jest ich 3. Prowadzimy także działalność wydawniczą, między innymi jest wydawany bezpłatnie kwartalnik Karan. Można zamówić prenumeratę i korzystać z artykułów, które kwartalnik oferuje, na przykład do realizacji programów profilaktycznych w szkołach. Są wydawane różnego rodzaju broszury, ulotki, książki, między innymi z zakresu treningu zastępowania agresji. Prowadzimy także różnego rodzaju szkolenia dla różnych grup, dla nauczycieli na przykład z zakresu profilaktyki uzależnień, prowadzimy szkolenia dla trenerów i szkolenia dla osób, które chcą poznać metodę z zakresu treningu zastępowania agresji, z programu kształtowania charakterów Peace for Kids, który powstał na bazie właśnie treningu zastępowania agresji. Ostatnio też bardzo dużo szkoleń dla studentów realizujemy z zakresu uzależnień behawioralnych. No, tych szkoleń jest naprawdę bardzo dużo, to są szkolenia, które mają kształtować kompetencje społeczne, emocjonalne, a także wychowawcze dla osób dorosłych. Prowadzimy także różnego rodzaju warsztaty i programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w szkołach. Na co dzień pomagamy ponad 600 osobom i to jest pomoc w różnym wymiarze. Tak? Prowadzimy działania w poradniach, gdzie na co dzień korzysta z tej pomocy około mniej więcej 200 osób, nie wiem czy dobrze patrzę na liczbę, ale tych poradni jest kilka w Polsce i tak naprawdę jest to pomoc psychologiczna, specjalisty terapii uzależnień, mamy także bezpłatne poradnictwo prawne, lekarza psychiatry. Prowadzone są także grupy wsparcia dla rodzin osób uzależnionych. W Warszawie tych grup jest kilka i to też jest bardzo duża grupa osób, która korzysta z tych grup. Prowadzimy także, tak jak już wcześniej powiedziałam, ośrodki readaptacyjne dla osób uzależnionych oraz prowadzimy także placówki wsparcia dziennego, Uniwersytet Trzeciego Wieku i programy dla innych osób, takich jak na przykład liderzy młodzieżowi czy studenci. Od 2001 roku realizujemy także, wdrażamy program trening zastępowania agresji. Między innymi organizowaliśmy międzynarodowe konferencje Stop Przemocy. To były konferencje, które na szeroką skalę miały zaprezentować metodę trening zastępowania agresji, a później także inne metody, które wyrosły na gruncie właśnie treningu zastępowania agresji, takie jak program Prepare, który oprócz 3 komponentów, które zawiera trening zastępowania agresji, zawiera także 7 innych. Jest to program znacznie bardziej rozbudowany niż tylko trening zastępowania agresji.
Czy program Peace for Kids, który, o którym jeszcze później troszeczkę więcej powiem, to jest program, który bardzo duży nacisk kładzie na kształtowanie charakterów, czyli tak naprawdę budowanie systemu wartości, ponieważ według autora tego programu, profesor Sary Salmon, to właśnie wartości mają bardzo duży wpływ na to, jakie zachowania podejmują młodzi ludzie i jak też funkcjonuje tak naprawdę młody człowiek. Te konferencje były organizowane pod patronatami m.in. ministra edukacji narodowej, ministra spraw wewnętrznych, prezydenta miasta Warszawy czy Radomia, rzecznika praw dziecka, czy też każda konferencja była pod patronatem prymasa Polski, także księdza Józefa Glemba. Tak jak wcześniej wspomniałam, stowarzyszenie prowadzi m.in. placówki wsparcia dziennego, czyli świetlice socjoterapeutyczne. Jest to bardzo ważny obszar pracy stowarzyszenia, ponieważ jak okazuje się, bardzo wiele dzieci potrzebuje takiego wsparcia na co dzień. Potrzebuje wsparcia zarówno polegającego na tym, żeby pomóc dzieciom odrabiać lekcje, zapewnić ciepły posiłek po południu i zapewnić takie bezpieczne miejsce po lekcjach. Te świetlice są zazwyczaj czynne od 14 do 18 i tak jak wcześniej powiedziałam, najczęściej te placówki prowadzimy w miejscach najbiedniejszych, najuboższych, gdzie rzeczywiście to wsparcie jest potrzebne, czyli na przykład na Pradze, w Warszawie, czy w Radomiu, w Rzeszowie, czy we Wrocławiu, też to jest właśnie w takich rejonach prowadzone. Jak wygląda program? Przede wszystkim najważniejsze to jest ciepły posiłek, ponieważ są to dzieci, które bardzo często ciepły posiłek jedzą w szkole, a czasami nie. I w świetlicy zdarzało się tak, że posiłek o godzinie 16-16.30 u nas w Karanie to był ostatni posiłek, jaki te dzieci jadły tego dnia. Dlatego też tak ważne było, żeby im zapewnić ten podwieczorek, po to, żeby mogły normalnie i zdrowo funkcjonować. My dbamy też o to, żeby te dzieci też zaznały takiej możliwości poznania, czym jest zdrowe odżywianie, tak? Czyli dbamy o to, żeby były warzywa, żeby były owoce, po to, żeby dzieci zobaczyły, że na tym polega zdrowe odżywianie, ponieważ bardzo często w domu tego nie mają. Ważne jest też zapewnienie pomocy przy odrabianiu lekcji. Bo znowu wrócę do tego, że niejednokrotnie zdarzało się tak, że jeśli nie były odrobione lekcje w świetlicy, dziecko w ogóle nie miało odrobionych lekcji, jeśli na przykład było nie przychodziło przez tydzień do świetlicy, przez tydzień nie odrabiało lekcji, ponieważ rodzice nie zainteresowali się tym, czy dziecko ma do odrobienia lekcje, bądź też sami nie umieli dziecku pomóc. Bardzo często jest tak, że są to rodzice, którzy nie mają takich możliwości, tak, żeby pomóc dziecku, bo po prostu nie znają języka angielskiego lub nie radzą sobie po prostu z tym programem, który dziecko w szkole ma. Kolejne zajęcia, które oferujemy, to są zajęcia socjoterapeutyczne, a także warsztaty z treningu zastępowania agresji, które okazują się bardzo pomocne przy korygowaniu właśnie postaw dzieci w świetlicach, ale też i w ośrodkach rehabilitacyjnych. Bardzo ważny też element to są organizowane akcje podczas lata, podczas zimy. Wtedy jest zagospodarowywany czas, troszeczkę inaczej jest wtedy ułożony program, bardziej nastawiony na zabawę, na wycieczki, na spędzanie w ciekawy sposób czasu. Oprócz placówek wsparcia dziennego organizujemy i tworzymy także kluby Fair Play. Są to takie miejsca, które mają uczyć młodych ludzi umiejętności prospołecznych, ponieważ okazuje się, że bardzo wielu młodych ludzi niekoniecznie pochodzących z dysfunkcyjnych rodzin ma z tym problem. Zresztą bardzo wielu dorosłych też potrzebuje wsparcia w tym zakresie, dlatego też postanowiliśmy utworzyć takie miejsca, które pomogą dzieciom uczyć się takich podstawowych umiejętności społecznych. Wcześniej wspomniałam o tym, że stowarzyszenie prowadzi także bardzo szeroką działalność wydawniczą. Są to m.in. takie ulotki, które nazywają się jak rozmawiać z dzieckiem, aby uczyć się narkomanią. I są to ulotki, które prezentują konkretne umiejętności, które może rodzic, wychowawca wdrożyć, zastosować i dzięki temu wzmocnić tak naprawdę te prospołeczne, pozytywne zachowania dzieci. Są to ulotki, które też bardzo pomagają w tworzeniu programów profilaktycznych. Ulotka obok, po prawej stronie,
stronie Twój Super Odjazd, dotyczy uzależnień i też jest ulotką, która jest adresowana głównie do młodzieży. Wydawnictwa, o których też wcześniej wspomniałam, między innymi poświęcone treningowi zastępowania agresji, czy też profilaktyce uzależnień. Kwartalnik Karan, który jest poświęcony promocji zdrowia, ale też w dużej mierze uzależnienia. Stowarzyszenie także oferuje pomoc telefoniczną. Jest uruchomiona bezpłatna infolinia 800-120-289, na którą każdy z Państwa może zadzwonić, jeśli ma jakieś pytania dotyczące uzależnień i porozmawiać ze specjalistą. Kolejnym obszarem działania Stowarzyszenia Karan jest działalność poświęcona uzależnieniom i między innymi Stowarzyszenie prowadzi ośrodki readaptacyjne, między innymi w Rzeszowie, Wrocławiu, w Radomiu i w Warszawie. W ośrodkach na co dzień przebywa około 150 osób. I w Elblągu, i w Kaliszu, tak, i w Wrocławiu. Tak jest. Tak jak wcześniej wspomniałam, są to różne ośrodki. Są adresowane zarówno do osób niepełnoletnich, jak i pełnoletnich, stacjonarne i niestacjonarne. Te stacjonarne ośrodki charakteryzują się tym, że osoby w nich przebywające przebywają od 6 do 18 miesięcy, tak minimum. Ja tutaj spoglądam na księdza Pawła, bo ksiądz Paweł głównie pracuje z osobami w ośrodkach. Oznacza to, że te osoby tam przebywają na co dzień od momentu przybycia, tak? Czyli od 6 do 17 miesięcy. W ośrodkach dziennych pacjenci przebywają od poniedziałku do piątku w ciągu dnia, popołudniami, wieczorami wracają do domu i tym się różni ośrodek stacjonarny od dziennego. Oprócz ośrodków readaptacyjnych stowarzyszenie także prowadzi grupy wsparcia dla rodziców, grupy wsparcia dla neofitów, czyli dla osób, które ukończyły leczenie i potrzebują wsparcia, bądź też szukają takich możliwości dalszego rozwoju dla siebie już na tej drodze zdrowienia, a także grupy wsparcia dla osób eksperymentujących ze środkami. Stowarzyszenie oprócz takiej działalności w formie ośrodków, placówek prowadzi różnego rodzaju akcje i kampanie społeczne. Między innymi co roku wspólnie z podopiecznymi ośrodków readaptacyjnych, ich rodzicami, stowarzyszenie idzie co roku na pielgrzymkę do Częstochowy. Jest to bardzo ważne wydarzenie dla wszystkich, zarówno dla pacjentów, rodziców, jak i wszystkich, którzy uczestniczą w tej pielgrzymce. Jest to taki czas, kiedy pacjenci mogą i wszyscy, którzy uczestniczą w pielgrzymce, doświadczyć trudów drogi i też, proszę? Doświadczyć trudów drogi, ale też poznać z innej strony. I to jest dla nich naprawdę ważne przeżycie, bo wielokrotnie słyszałam opinie pacjentów, którzy opowiadali o tym, czego doświadczyli, jak zmieniło ich podejście do leczenia i w ogóle do życia to, że mogli uczestniczyć w pielgrzymce i doświadczyć tego, co ich spotkało. Zresztą dzisiaj jeszcze pani Dorota zapewne będzie wspominała o pielgrzymce. Oprócz pielgrzymki realizowane były takie akcje i kampanie, jak na przykład akcja Pomóż dzieciom godnie żyć. Wspólnie z aktorami, artystami, sportowcami zbieraliśmy środki na rzecz właśnie placówek wsparcia dziennego dla dzieci ze Świetlic. W akcję włączyło się ponad 1500 wolontariuszy, ponad 150 aktorów, sportowców, celebrytów, którzy nas wsparli, którzy razem z nami kwestowali w centrach handlowych na rzecz właśnie naszych placówek. To są właśnie artyści, którzy, jak widzicie Państwo, podpisują zdjęcia, zbierają pieniądze. Oprócz tych kampanii, które wymieniłam, realizowaliśmy także kampanię, która była poświęcona walce z agresją i była zatytułowana Walce z agresją zacznij od siebie. Jej celem było promowanie przede wszystkim metody trening zastępowania agresji.
Wspomniałam także, że oprócz dzieci, młodzieży, ich rodzin, pracujemy także na rzecz osób starszych. Bardzo wiele programów w tej chwili jest realizowanych na rzecz seniorów, między innymi taki program, który nazywał się Akademia Twórczej Aktywności. Jego celem było aktywizowanie osób starszych, ale też włączanie ich do programów na rzecz dzieci i młodzieży, po to, aby integrować tak naprawdę młodszych ze starszymi. To jest wspólny wyjazd. Stowarzyszenie także prowadzi bardzo szeroką działalność międzynarodową, między innymi z niemiecką organizacją CIL, chrześcijańską inicjatywą międzynarodowego uczenia się, czy Casa Familia Rosetta z Włoch, czy z amerykańską organizacją The Center for Safe School and Communities, także organizacją ICART, czy Uniwersytetem Long Island z Nowego Jorku. Myślę, że to tyle o stowarzyszeniu. Jeszcze będziemy na pewno... troszeczkę czasowo, też dziękujemy bardzo. Dzień dobry Państwu, bardzo miło mi jest gościć wśród Was. Troszkę twarzy jest bliskich i znajomych, tak jak mój zacny przedmówca z centrum raczył zauważyć, rzeczywiście sporo osób jest skierowanych do nas, do Elbląga, do ośrodka. Jesteśmy w tą historię 20 lat, wpisujemy się przez 10 lat, o czym za chwilę będę mówił. W ciągu tych 10 lat do nas, do Elbląga, do naszego karolinskiego ośrodka zostało skierowanych 22 osoby. 4 osoby aktualnie się leczą, a 8 osób ukończyło leczenie. Niestety 10 osób nie ukończyło leczenia. Przez to Gruziąc staje nam się bliski, znany, bo poznajemy człowieka, z którym pracujemy, który jest dla nas jakąś taką ogromną wartością, przez to chcemy jemu służyć. Realizujemy tą misję, o której pani Agnieszka przed chwilą mówiła, misję naszego stowarzyszenia, służby człowiekowi, która wpisuje się w misję Kościoła. Karam Dom Zacheusza w Elblągu istnieje od października 2003 roku i budowany jest na fundamencie doświadczeń, mądrości, wiedzy, praktyki 20-lecia naszego Stowarzyszenia Karam i doświadczeń księdza Pawła Rosika jeszcze przed, że tak powiem, stowarzyszeniowych, kiedy służył i pomagał osobom uzależnionym jako kleryk. I to wpisuje się w tą misję Kościoła. Życie chrześcijańskie to nieustanne wchodzenie na górę, spotkania z Bogiem, aby później zejść, niosąc miłość i siłę, które z Niego się rodzą, aby służyć naszym braciom i siostrom z taką miłością jak Bóg. To już emeryt Benedykt XVI tak pisał na to wielkopostne orędzie. I tą wielką służbę człowiekowi chcemy realizować także i w Elblągu, w którym istnieje ośrodek stacjonarny, poradnia leczenia uzależnień i poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. Każdy z nas ma świadomość, że pomiędzy zażyciem substancji a uzależnieniem jest pewna odległość i na każdym momencie chcielibyśmy pomagać, wspierać człowieka, tak jak wcześniej zostało tu powiedziane, dokładnie o tym wiemy, że to jednorazowe zażycie jest także niebezpieczne i dlatego też chcemy poprzez różnego rodzaju formy w naszym stowarzyszeniu nieść pomoc. W poradniach przyjmujemy także pacjentów, którzy używają szkodliwie, czyli w ich życiu nastąpiły pewne szkody w sferze psychicznej, jeszcze nie fizycznej, i one nie są wynikiem jakichś innych zaburzeń, ale przede wszystkim właśnie zażycia tejże substancji. Został zaburzony wzorzec postępowania, a wzorzec używania utrzymywał się przez miesiąc, bądź był często powtarzany w ciągu minionego roku. Od używania szkodliwego przychodzi się także do zespołu uzależnienia i tam według klasyfikacji międzynarodowej ICD-10 występuje czy silne pragnienie, lub poczucie przymusu, czy upośledzona zdolność kontroli nad
zachowaniem związanym z przyjmowaniem czy fizjologiczną objawy abstynencji, czy zespół tolerancji, czyli potrzeba jeszcze więcej i więcej tego środka, żeby odczuć chociaż podobne zjawisko jak minione. Mocne zaobserwowanie sprawą przyjmowania substancji czy szkoła, rodzina, tylko jak to zdobyć. Zawsze podziwiam Wąskich, ale też Jerzy Grudziąckich, kloszardów, którzy zbierają makulaturę, ona się rozwali na środku ulicy, oni skrupulatnie to zbierają, żeby położyć i tak cały dzień pracują i są w stanie zarobić na całą butelkę wina. Uporczywe przyjmowanie, choć doświadcza się szkodliwych następstw somatycznych, społecznych, psychicznych. I z takim zespołem uzależnienia pacjenci trafiają do nas, ale oni trafiają ze swojego środowiska, gdzie również spowodowali chorobę, a mianowicie współuzależnienie, które jest klasyfikowane jako reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne F43. Jest to utrwalona forma uczestnictwa w długotrwałej, niszczącej sytuacji życiowej związanej z patologicznymi zachowaniami partnera, ograniczająca w sposób istotny wybór postępowania, prowadząca do pogorszenia własnego stanu, utrudniającego zmianę położenia na lepsze. Pacjent był narażony na działanie stresora o wyjątkowej sile, a to jest potężna siła. Raz mi się zdarzyło bronić matkę przed córką, która to córka zaatakowała matkę, ona w środku chciała ją pobić. To pobicie matki zdarzało się nadal częste. Narażenie na działania stresora wiązało się z natychmiastowym pojawieniem się objawów. To zjawisko występowało. Nie sposób jest leczyć uzależnienia, nie lecząc współuzależnienia. Dlatego bardzo mocno cieszymy się z powstania naszej karolowskiej grupy wsparcia rodziców, która jest niezbędnym jakby czynnikiem współleczącym naszych pacjentów, którzy trafiają do nas w trzeciej, czwartej fazie uzależnienia, aby podjąć dokonanie zmiany w swoim własnym życiu. Istnieją jeszcze inne zaburzenia, z którymi pacjenci trafiają do naszego ośrodka. To nie tylko uzależnienie od narkotyków, ale tak jak zacni przedmówcy stwierdzali, coraz częściej dopalacze i to rzeczywiście efekty są straszliwe. Zaburzenia zachowania, demoralizacja, trudności w sferze emocjonalno-politywnej, ale także często się zdarza dysfunkcja rodziny. Jak trafiają? Kierowani są przez poradnie, przez oddziały detoksykacyjne, inne placówki medyczne. Zawsze muszą być skierowani od lekarza, który stwierdza uzależnienie, ale także i przez sąd, kuratorów sądowych, przez rodziców. Czasami się zdarzają także, że trafiają bezpośrednio, sami zgłaszają się na leczenie, w takim przypadku to się umieją. Na początku leczenia nasi pacjenci mają bardzo nikłą motywację z dokonywania zmiany i najczęściej jest to motywacja zewnętrzna i negatywna. Pojawiają się dysfunkcje somatyczne, narkotyki pozwalały nie odczuwać suchych zębów, czy przepływiny, czy jeszcze innych pewnych schorzeń, ale to się zaczyna coraz częściej pojawiać. Brak umiejętności kontrolowania złości, bardzo niski poziom uczuć pozytywnych. Nie są zdolni do kochania, nie są zdolni do asertywności, ta wrażliwość jest bardzo niska. Bardzo słaby kontakt ze sobą i otoczeniem. Niska świadomość siebie, zanik sfery duchowej, zaburzony system wartości. Jesteśmy tutaj, ponieważ nie mamy już dalszej ucieczki przed samym sobą i nie sprawdzimy samych siebie w oczach i sercach innych, to wciąż uciekamy. Dopóki nie pozwalamy im dzielić się naszymi sekretami, to nie możemy czuć się przy nich bezpiecznie. Bojąc się bycia poznanym, nie możemy poznać ani samych siebie, ani innych. Będziemy sami. Gdzie indziej, jeżeli nie w naszym wspólnym podłożu odnaleźć takie lustro. Tutaj razem możemy nareszcie pokazać się wyraźnie samemu sobie. Nie jako olbrzym z naszych marzeń, czy też każdy z naszych lęków, ale jako osoba, część całości z naszym udziałem w jej celach. Z tego też podłoża możemy brać korzenie i zacząć już nie sami, jak śmierć, ale żywi dla siebie i innych. Ludzie akceptacji każdej chwili krzeszem płomień życia i miłości, światło świecające drogę pojednania ze sobą, rodziną i Bogiem. To jest filozofia, która jest stosowana i którą żyjemy,
we wszystkich naszych karolowskich ośrodkach w Polsce. Wychodzi z uzależnienia bądź ze współuzależnienia to w sposób globalny zmienić styl życia i swojej własnej tożsamości w każdej ze sfery człowieka i tej cielesnej, fizycznej, czy to psychicznej, czy także w sferze duchowej. Dlatego też nasza rehabilitacja musi odpowiadać, oddziaływać na każdą z tych sfer, aby człowiek mógł na powrót wrócić do jedności z sobą samym, do przeżycia swojej własnej godności, odkryć swoją własną tożsamość. Osoba używająca substancji psychoaktywne dąży do stworzenia dla siebie jak największego bezpieczeństwa, komfortu od używania. Dlatego dochodzi do tak daleko posuniętej patologizacji. Nazywa coś, co powszechnie jest uznawane za złe, określa jako dobre. Ale żeby to zmienić, trzeba tak jakby doprowadzać do odkształcenia. Naszym personelem jest lekarz psychiatra, specjaliści terapii uzależnień, psycholodzy, trenerzy ARP, pedagodzy, osoba duchowna, ale także i lekarze specjaliści, jeżeli taka zachodzi potrzeba, przeprowadzamy konsultacje z internistami czy innymi lekarzami specjalistami. A nasze narzędzia to nade wszystko społeczność terapeutyczna, całe bogactwo ARP, osobisty plan terapii, terapia indywidualna, terapia grupowa, terapia rodzinna, ergoterapia, edukacja, ćwiczenia duchowe, do których między innymi zaliczamy wielkie bogactwo pielgrzymowania na Jasną Górę, gdzie nie tylko wspólna modlitwa, gdzie nie tylko poczucie jedności i wielkości wobec Boga, ale także osiąganie sukcesu, przekraczanie swoich fizycznych możliwości, dochodzenie do celu obranego, umiejętność pokonania i przekraczania, co jest dla nas ogromnym bogactwem. Społeczność terapeutyczna jest metodą istniejącą we współczesnym świecie od mniej więcej połowy XX wieku. Ona jest stosowana nie tylko w Polsce, w tej chwili Francja wydaje dosyć duże pieniądze, aby reaktywować metodę społeczności terapeutycznej. Bo wydawałoby się, że długa, że droga, że tyle kosztuje, ale w rzeczywistości jest to metoda dająca możliwość odkształcenia pewnych uchybień, skłonności człowieka i powrotu do społeczności o wiele bogatszym i silniejszym. Społeczność terapeutyczna polega na zdrowieniu, na stworzeniu pewnego środowiska, w którym znajduje się osoba zaburzona, w którym może na nowo odkrywać siebie i realizować siebie. Myślę, że niektórzy z Państwa, szczególnie w tym takim właściwym średnim wieku, oglądało film Lot nad kukułczym gniazdem, tam świetnie to było też pokazane, jak to wygląda psychiatra. Ona jest dostosowana do ośrodków leczenia uzależnień. Tutaj nie chciałbym przedłużać. To coś takiego, bo człowiek jest kształtowany przez środowisko, a więc zawsze przeżyje sam siebie ból, osamotnienie, ale wsparcie nie zawsze rodzina. Jest także środowisko okoliczne, tutaj ksiądz wspominał, że poprzedniej parafii się wychodzi, tak jest, tak wygląda narkomania, tak wygląda, trochę to się inaczej. To jest to środowisko miejscowe, ale także jest i środowisko okoliczne i na inne zasady mają Pomorzaki, a inne trochę Kaszuby i to też w jakiś sposób wpływa. My chcemy w społeczności terapeutycznej pozbawić tych wszystkich zewnętrznych wpływów i otworzyć na siebie nawzajem, aby miał odwagę dzielić się swoimi problemami, cierpieniami, urazami, aby stał się niemalże nagi, bo pozbawiony kłamstwa na początku stanie się nagi, bezbronny, bardzo mocno przeżywający ból, aby mogło kształtować to człowieczeństwo. Społeczność terapeutyczna myślę, że potrzebuje w Polsce jakby nowego spojrzenia i na nowo trend zastępowania agresji, on już był umówiony i przez panią tutaj inspektor z Wydziału Edukacji, to są najczęściej stosowane trzy komponenty, trend umiejętności prospołecznych, trend kontroli zdolności i wnioskowania moralnego i jeszcze inne. Osobisty plan terapii to jest przygotowywany plany działania w oparciu o zaburzenia, zdiagnozowane przyczyny tych zaburzeń, razem z pacjentem, razem z całym zespołem terapeutycznym, długofalowy, cel po celu, realizowanie tak, aby on mógł być wykonany. Praca z rodziną, ona jest konieczna,
aby osoba wracająca z leczenia mogła odnaleźć także zmienione środowisko. Bo jeżeli pacjent pracuje no, kilkanaście godzin w ciągu dnia nad sobą, zastanawia się, pisze uczucia, buduje swój system wartości, a rodzina w tym czasie nie dokonuje żadnych zmian, on bardzo szybko z powrotem przystosuje swoją rodzinę do swoich dawnych negatywnych zachowań. Co miesięczne sesje rodzinne w ośrodku, na zjazdach rodzinnych, nazywamy czasami takie spotkanie z dziećmi oczyszczenie, czasami poprawa komunikacji, ale także stosujemy w naszym rodzinnym ośrodku takie sesje rodzinne kilkudniowe. Omawiamy się z rodzicami w czasie wakacji, żeby przyjechali na 2-3 dni i wtedy jeden ze specjalistów terapii czy psycholog indywidualnie przepracowuje interakcje, które występują w małżeństwie i w rodzinie. Tak jak wspomniałem, są jeszcze pozostałe kolejne narzędzia, które realizujemy, podobnie jak we wszystkich innych naszych karanowskich ośrodkach. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Przywilejni uczestnicy, bo to chyba najlepsze określenie. Ja chciałem się podzielić myślą troszeczkę, wydaje mi się, z punktu widzenia dzisiejszej dyskusji ważną. Mianowicie chcę wejść w perspektywę antropologiczno-cywilizacyjną. Muszę sobie zdać sprawę z tego, że okres adolescencji to jest wyjątkowy okres naszego życia. I jeśli sobie potrafimy wyobrazić, że w ciągu 8-10 lat, bo mniej więcej taki okres trwa, masa naszego ciała zmienia się o 40%, to mózgu prawie nie ma istotnych zmian organicznych. Mózg czynny, on się dopiero zawiązuje po okresie 20 naszych lat. I teraz jeśli przyjmiemy dobrowolnie, czy zostaniemy zmuszeni do wzięcia substancji psychoaktywnej, to co się dzieje? Ten najdelikatniejszy organ naszego ustroju psychofizycznego, jakim jest mózg czynny, on na poziomie neurologicznym, czyli układu komórek, zostaje po prostu zgnieciony. Konsekwencją tego wszystkiego jest, że nie jesteśmy w stanie wypracować poznania abstrakcyjnego. Co to znaczy? To znaczy, chodzi o poznanie z zrozumieniem treści poznawczych. I jeśli przytoczone dane mówią, że proces się rozszerza, to trzeba powiedzieć w postępie geometrycznym. Czyli możemy dzisiaj powiedzieć, że mamy pokolenie stracone, zrodzone w latach 90. czy przełom 80-90 i później. A jeśli się nie postawimy bariery temu procesowi degradacji nacji polskiej, to możemy powiedzieć, że mamy 2-3 pokolenia wykluczone, włączone w świat patologii różnoimiennej. I to jest problem rzeczywiście dla nas niezwykle ważny z punktu widzenia sposobu bytowania narodu polskiego czy społeczeństwa polskiego. A zatem można powiedzieć, że te dane są przerażające i hasło razem w działaniu dzisiaj, drodzy szanowni Państwo, i to jest też mój postulat, trzeba pisać do władzy wykonawczej, władzy ustawodawczej naszego państwa. Państwo, jak nie weźmie mecenatu i odpowiedzialności, to zabraknie panów policjantów, lekarzy, duchownych i ludzie, którzy wejdą w życie dojrzałe, nie posiadając zdolności abstrakcyjnego myślenia, nie są zdolni się wzajemnie porozumieć. Agresja i autoagresja będzie ich statutowym, obecnym elementem ich życia. I dlatego trzeba razem działając rzeczywiście
działając, trzeba usystematyzować te działania. To nie może być impreza lokalna, gdzie szereg ludzi obdarzonych ogromną wiedzą na temat narkomanii, zjawiska w tym zakresie patologii, rozumie te działania. To trzeba po prostu krzyczeć, wołać i budzić sumienia. Pisać do posłów, do instytucji nadrzędnych, do policji, ale na poziomie centralnym. Dlaczego? Dlatego, że to zjawisko dzisiaj lokalne, jutro zapuka do drzwi tych centralnych. I problem w wymiarze społecznym przybierze znaczenia i charakter polityczny. Dlatego konsekwencją dalszą to jest wymiar cywilizacyjny. Znaczy istnieć możemy w tej nacji, albo też nie istnieć. Jeśli rozumiemy na przykład degradację narodu rosyjskiego, prawda, no to proszę zwrócić uwagę, jak ich wytępił alkoholizm. Dzisiaj idzie fala narkomanii, prostytucji, korupcji. Więc to są rzeczywiście elementy ogromnej siły dekompozycji ustroju społecznego. I życie nasze, jeśli jest nacechowane proempatycznie do innych, zobowiązuje nas, żebyśmy właśnie umieli się zorganizować, żeby powstrzymać właśnie tą sytuację. A sytuacja jest alarmująca i to są społeczności lokalne, ale dzisiaj się okazuje, że jest już problemem centralnym, skoro są głosy za upowszechnieniem i szerokim dostępem narkotyków. Zatem z punktu widzenia zdrowotnego, w wymiarze społecznym, już trzeba liczyć na alarm. Można powiedzieć, że 50% dzisiejszej młodzieży mamy już stracone. Zabraknie dobrych mężów, dobrych żon i zabraknie też i więzi. To są problemy bardzo poważne i radbym, gdybyśmy się wszyscy dzisiaj napisali 5 słów do pana Komorowskiego, Tuska, do pani Kopacz. Z troską poruszyliśmy takie tematy i prosimy o przychylność, zwrócenie uwagi na szeroki problem narkomanii w naszym kraju. I to jest siła życia i wspólne działanie. I to jest zaznaczona w nas mężna odwaga. To tyle. Tak, witam Państwa. Ja reprezentuję Stowarzyszenie Karan, aczkolwiek w tej chwili przedstawię prezentację pani Alicji Stankiewicz, która nie mogła uczestniczyć w dzisiejszym spotkaniu szkolnego w zapobieganiu narkomanii. Pedagog czy psycholog w szkole ma określone zadania do wykonania i takim nadrzędnym jego zadaniem jest udzielenie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji szkolnej, rodzinnej, jak również dbanie o właściwy rozwój. W szkole Nobel Montessori w Konstancinie Jeziornie takie działania mają charakter permanentny. Szkoła istnieje od 1992 roku jako szkoła prywatna i dzięki takiemu systemowi stypendialnemu do tej szkoły mogą uczęszczać nie tylko dzieci no, z tak zwanych rodzin bogatych, ale również rodzin wielodzietnych czy biedniejszych, takich, które nie mogą pozwolić sobie na opłacenie nauki w takiej szkole. Program edukacyjny w swoich korzeniach wyrastający z metodologii pracy z dzieckiem opracowanej przez Marię Montessori stworzono o pracę
opracowana w oparciu o tolerancję, integrację, wzajemne zrozumienie czy poszerzanie samoświadomości funkcjonowania młodego człowieka. I takim mottem przewodnim szkoły jest praca poza schematem, pozwalająca na kreatywność, odkrywanie własnych możliwości, pozwolenie na błędy i ich naprawianie. Trudno również oddzielić stricte pracę psychologa od całej idei nauczania w szkole. Właśnie w tej szkole Nobel Montessori, bowiem w metodologię kształcenia zgodnego z zasadami Ministerstwa Edukacji Narodowej wpisana jest cała gama dodatkowych zajęć i działalności, w jakie dzieci i młodzież są angażowane. Można spytać się, dlaczego dzieci sięgają po narkotyki i takim, między innymi takim powodami jest brak wiary w siebie i swoje możliwości, brak poczucia sprawiedliwości, chcą zwrócić na siebie uwagę, czy też z nudy, czy chociażby z nieumiejętności odmówienia. I w szkole Montessori kładzie się nacisk na budowanie poczucia własnej wartości, sprawiedliwe ocenianie, przynależność do grupy, organizację czasu i pozytywne wspieranie. Wszystko to wspiera zapobieganie powstawania zachowań destrukcyjnych w szkole i wzmacnia w uczniach poczucie własnej wartości, przynależności i zrozumienia. Przyjrzyjmy się bliżej, w jaki sposób szkoła realizuje swoje założenia. Po pierwsze, jest to sprawiedliwa ocena. Przede wszystkim szkoła wspiera w uczniach umiejętność adekwatnej samooceny, nazywanej tutaj ocenianiem kształtującym OK, czyli dawaniem informacji zwrotnych, budujących poczucie wpływu na wynik. Ocena OK wystawiana jest uczniom, jest oparta o z góry określone wytyczne, czyli konkretne informacje podane przez nauczyciela. Z drugiej strony dzieci od szkoły podstawowej uczone są, jak oceniać samemu swoje prace, znajdować w nich braki i pomyłki oraz gdzie szukać prawidłowych odpowiedzi czy rozwiązań. Ocena OK, będąca formą oceny opisowej, ma na celu być adekwatną do wyniku włożonej pracy, sprawiedliwa w stosunku do swoich umiejętności i na tle grupy. W odróżnieniu do ocen skalujących od 1 do 6, ocena OK daje taki margines swobody uczenia się bez strachu przed nieodwołalną oceną, takim zaszufladkowaniem. Dzięki ocenom kształtującym uczniowie mają poczucie wpływu na to, co i jak robią. Widzą zmiany, gdy dokonują sami zmian i odczuwają konsekwencje ich wdrażania. Po drugie, praca grupowa i akceptacja. Poprzez system projektowej pracy już od pierwszej klasy szkoły podstawowej aż do gimnazjum uczy się dzieci współpracy w zróżnicowanych grupach pod względem ilości osób w zespole, ale również i wieku. Przy jednym projekcie pracują w dwójkach, przy innym w grupach czteroosobowych. Porozumienie muszą nawiązywać dzieci z klasy pierwszej z dziećmi z klasy trzeciej, czy też dzieci z piąto- i szóstoklasistami. Ważnym elementem pracy projektowej jest stawianie przed uczniami różnych zadań pośrednich, mających na celu wzajemne wspieranie się czy poszukiwanie dodatkowych informacji przy jednoczesnej organizacji czasu ucznia, nawet podczas przerw lekcyjnych. Stwarza to taki też to, że dzieci po prostu się znają, lepiej ze sobą współpracują i dzięki temu minimalizują lub zanikają wzajemne uprzedzenia, zawiść czy agresja. Kolejnym działaniem szkoły są wprowadzone obowiązkowe zajęcia z psychologii społecznej. Już od przedszkola dzieci mają raz w tygodniu zajęcia z inteligencji emocjonalnej prowadzone przez panią psycholog. Podczas takich spotkań dzieci są uwrażliwiane na drugiego człowieka, jego emocje, postawy, zachowania. Poprzez zajęcia interakcyjne uczniowie uczą się, jak skutecznie przeciwdziałać naciskom grupy, jak asertywnie odmawiać, co robić w przypadku spotkania osoby obcej, która może na przykład proponować narkotyki. Dzieci rysują, odgrywają scenki, przyjmują role i uczą się radzić sobie w trudnych sytuacjach.
Następnym takim projektem to jest Akademia Charakterów. To, co wspiera młodych ludzi w dobrym podejmowaniu decyzji wpływających na życie, to umiejętność bycia odpowiedzialnym. I właśnie poprzez tą Akademię Charakterów, poprzez doświadczenie bycia z drugim człowiekiem, jak to się odbywa? Młodzież odwiedza pobliski dom dziecka, w którym mają okazję właśnie poznania się z innymi dziećmi. Są to z reguły dzieci z rodzin rozbitych, a także takich, w których występuje alkoholizm, czy narkotyki, czy innego rodzaju problemy. I tam mogą właśnie spełniać się w tym, że pomagają w odrabianiu lekcji, wspólnie spędzają czas, czytają książki. Jako szkoła poza schematem Nobel poszukuje rozmaitych form wpływu na myślenie dzieci, postrzeganie przez nich świata czy doświadczania różnych życiowych sytuacji. Na przykład w ramach pracy z uczniami nad zagadnieniami aktualnych problemów społecznych, w tym przemocy, do szkoły zaproszono teatr w klasie. Jest to spektakl przeznaczony dla uczniów szkół średnich. Polega on na pokazaniu w szkole, w szkolnej klasie przygotowanego przedstawienia. I właśnie w trakcie pokazu aktorzy prezentują aktualne problemy, z jakimi uczniowie się stykają lub mogą się spotkać w dzisiejszym świecie. I taki spektakl, którego bohaterem jest tak samo młody człowiek, jak i widownia, która go ogląda, był pretekstem do późniejszej dyskusji z uczniami nad trudnymi tematami. W ramach poszerzania perspektywy postrzegania świata i różnych dylematów społecznych w szkole co roku odbywają się spotkania angażujące dzieci, nauczycieli oraz rodziców, imprezy mające na celu uwrażliwienie na drugiego człowieka i problemy, z jakimi ludzie się zmagają. Zwykle w listopadzie przeprowadzana jest akcja Szpik pozwala ujść z życiem. To jedna z uczennic tej szkoły była chora na raka i po prostu od tego momentu powstała taka inicjatywa. Podczas aukcji licytowane są własnoręcznie przygotowane lub stworzone przez nauczycieli, czy też rodziców lub dzieci, przeróżnego rodzaju artykuły, czy obrazy, zdjęcia. I są one przeznaczone właśnie na ten cel. Innym takim dniem jest Dzień Życzliwości czy Choina Marzeń. W pierwszy dzień wiosny, czyli w Dzień Wargarowicza, szkoła zmienia się w jeden wielki plan filmowy. Jest to też taki autorski program tej szkoły, na którym uczniowie realizują swoje talenty twórcze z zakresu umiejętności reżyserskich, aktorskich, operatorskich. I w ten dzień zwany Wargarowicza obecność w szkole jest stuprocentowa i tam dzieciaki mają za zadanie przez jeden dzień zmontować film 10-minutowy. Później on jest wyświetlany i rodzicom, i sobie nawzajem. Można się zastanowić, w jaki sposób również można włączyć szkołę właśnie w działania, takie przeciwdziałania narkomanii. I wydawać by się mogło, że taka szkoła jak Montessori, gdzie te cele są realizowane i jest ogromna współpraca i grona pedagogicznego i rodziców, że będzie to szkoła wolna od narkotyków. Niestety tak się nie stało. Nie tak dawno dwie dziewczyny zostały wyrzucone ze szkoły właśnie z powodu zażywania marihuany. Ale to też pokazało, że należy włączyć również taką instytucję, chociażby jak nasza, w działania profilaktyczne i w związku właśnie z zaistniałą tą sytuacją gościliśmy również w tej szkole z takim programem profilaktycznym skierowanym do dzieci, jak również i do rodziców. I co było takim bardzo cennym dla młodzieży głównie, to było to, że została do szkoły zaproszona osoba uzależniona po przebytym leczeniu i opowiadała sama właśnie
o swoich doświadczeniach związanych z uzależnieniem i ile lat zajęło jej wyjście z tego nałogu. I tutaj zakończę słowami pani Alicji Stankiewicz, że mam nadzieję, że dotknięcie problemu tak na wyciągnięcie ręki zmniejszyło prawdopodobieństwo zażywania narkotyków w tej grupie młodzieży, chociaż pewności nigdy nie mam. Na szczęście trawka w szkole była zdarzeniem, jak na razie incydentalnym, ale co przyniesie przyszłość, tego nie wiemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Na co dzień z dziećmi, z młodzieżą, ze studentami. I tytuł mojej prezentacji jest Zmiana negatywnych postaw dzieci i młodzieży poprzez formowanie i postrzeganie siebie. Postrzeganie siebie jest bardzo ściśle związane z tym, jakie zachowania młodzież podejmuje. Okazuje się, że młodzież, która ma niską samoocenę, bardzo często też podejmuje zachowania ryzykowne, takie, które są problemowe. Ponieważ tak naprawdę dzięki samoocena spełnia bardzo wiele funkcji w życiu zarówno młodego człowieka, jak i osoby dorosłej. Przede wszystkim dzięki samoocenie jednostka może uzyskać takie poczucie spójności. Może też stać się wyraźna, zauważalna. Zwłaszcza jest to szczególnie istotne dla osób, które do tej pory nie miały takiej możliwości, bo na przykład nie były dostrzegane przez rodziców, czy też przez rówieśników. Także to samo określanie, to w jaki sposób siebie zaprezentuje, może być niezwykle takie istotne. To, w jaki sposób my siebie znowu samookreślamy, ma wpływ na to, w jaki sposób jakie informacje zwrotne uzyskujemy od innych. Jednym słowem, samoocena jest taką właściwością osobowości, za której kształt odpowiedzialne są stosunki społeczne. Dzięki uczestnictwu w sieci społecznej budujemy obraz samych siebie. W okresie dojrzewania samoocena znacznie się obniża. Jest to taki etap, taki krytyczny, tak? Ten etap, kiedy młody człowiek albo podejmie takie zachowania, które będą służyły jego rozwojowi, albo podejmie takie zachowania, które nie służą rozwojowi i służą w jakiś sposób jego nieprzystosowawczym zachowaniom. Jest to w stadium też tego dojrzewania niezwykle znaczącymi takimi wymiarami dla takiej oceny nastolatka jest to, czy młody człowiek przynależy do grupy, jakie miejsce w tej grupie zajmuje. Ważne jest to, czy czuje się atrakcyjny. Ważne też jest to, czy jest jego poziom niezależności od rodziny. Też bardzo często to akcentuje. Z jednej strony akcentuje, ale z drugiej strony ta rodzina jest niezwykle ważna w kształtowaniu tej samooceny i jego poczuciu wartości. Tak naprawdę od rodziny dowiaduje się, jaki jest to rodzina, która po pierwsze przekazuje mu informacje. Przekazuje mu informacje, jak jest postrzegany. To powszechne takich dziś zachowań, które w jakiś sposób niepokoją opiekunów, rodziców, wychowawców, można zaliczyć oprócz oczywiście sięgania po substancje psychoaktywne, takie zachowania jak bójki, ucieczki z domu, ale także nikotynizm, który jest bardzo powszechny wśród młodych ludzi, alkoholizm, ale w takim sensie raczej spożywania alkoholu, stosowanie środków wszelkiego rodzaju, samookaleczanie się, a także inne formy ryzykownych zachowań. Zachowania tego rodzaju służą tak naprawdę młodemu człowiekowi gratyfikacji potrzeb. Służą gratyfikacji, gdy jednostka nie dysponuje alternatywnymi, zdrowymi sposobami realizacji ważnych dla niej celów. Jednym słowem, młody człowiek nie wie, w jaki sposób inny mógłby zaspokoić te swoje potrzeby i zaspokaja je w taki niekonstruktywny sposób. Dlatego też te działania, które prowadzimy chociażby czy w placówkach wsparcia dziennego, czy w ośrodkach readaptacyjnych, czy poprzez warsztaty, mają służyć temu, żeby młody człowiek nabył te umiejętności, które będą pomagały mu w takim konstruktywnym radzeniu sobie w codziennych sytuacjach. Wcześniej
wcześniej wspomniałam o zachowaniach, które mogą budzić zaniepokojenie opiekunów, wychowawców, rodziców. Badania CEBOS przeprowadzone w 2008 roku na pytanie, czy palisz papierosy, aż 22% młodych osób, młodzieży odpowiedziało, że pali, a 14% odpowiedziało, że pali tak w wyjątkowych sytuacjach. Jak widzicie Państwo, to jest bardzo duża liczba osób. Jeśli chodzi o pytanie, czy w ciągu ostatniego miesiąca piłeś piwo, aż 75% odpowiedziało, że tak. Czy piłeś wódkę lub inne mocne alkohole? Aż 54% odpowiedziało, że tak. To są bardzo duże tak naprawdę wskazania, które świadczą o tym, że młodzież szuka różnych sposobów na to, żeby zrekompensować różne swoje potrzeby. Najczęstsze zachowania nieprzystosowawcze dzieci i młodzieży mają też swoje oczywiście przyczyny w tym, że młodzież szuka tak naprawdę sposobów na to, aby przekazać swoją taką opozycję wobec autorytetu dorosłych. I to są takie zachowania, które mają też pokazać, że jest się po prostu dorosłym, tak w prosty sposób mówiąc. Są to też działania, których celem jest często redukcja lęku, frustracji, obaw związanych z niepowodzeniami szkolnymi. Są to też często takie działania, które mają służyć temu, żeby przynależeć do grupy. I na pewno Państwo się ze mną zgodzicie, że także wielu dorosłych sięga po papierosa, na przykład wtedy, kiedy jest w nowym środowisku i potrzebuje nawiązać relacje, tak? Ten papieros ułatwia. I tak samo zachowują się młodzi ludzie. Też szukają tak naprawdę kontaktu z drugim człowiekiem i często te ryzykowne zachowania, takie niezdrowe, właśnie temu służą. Często są to też działania, które mają służyć zademonstrowaniu sobie, ale także innym znaczącym dorosłym, własnych atrybutów tożsamości, czyli znowu tego, o czym wcześniej mówiłam, że jestem już dorosły. Młodzież, która, bardzo ważnym elementem jest właśnie ta samoocena, ponieważ młodzież, która poddaje wątpliwość swoją wartość, może ujawniać różnego rodzaju trudności, zwłaszcza w relacjach społecznych, w nawiązywaniu kontaktów z innymi. Odczuwa, że jest izolowana, niepotrzebna, mniej zdolna, nieatrakcyjna dla rówieśników. Z kolei ta zaniżona, nieadekwatna samoocena jest związana z nią prezentowania siebie i nawiązywania relacji z innymi, sprawia, że w rzeczywistości mogą być w jakiś sposób społecznie ignorowani. Co nie oznacza, że oni rzeczywiście są tak przez inni postrzegani, ale jakby podejmują takie zachowania, a może właśnie nie podejmują, i dzięki temu pozostają gdzieś z boku tej grupy, tak? Ponieważ nie umieją do niej dołączyć, nie mają takiej odwagi, żeby wejść do tej grupy bez tych takich ryzykownych zachowań, na przykład jak papieros, alkohol czy narkotyki. A okazuje się, że to w jaki sposób młody człowiek się czuje, ma bardzo duży wpływ, jak się ocenia, ma duży wpływ na jego samopoczucie. Przede wszystkim te osoby, które cechuje adekwatna samoocena, nie znaczy, że bardzo wysoka, ale adekwatna, przede wszystkim cechują się lepszym samopoczuciem psychicznym, lepszym stanem zdrowia somatycznego, ale także wyższym poziomem osiągnięć życiowych. To, co też jest charakterystyczne dla osób, które odznaczają się wysoką samooceną, są takie elementy jak poczucie pragnienia wewnętrznej, kontroli zdarzeń, motywacja do osiągnięć. Są to osoby, które potrafią wytrwale dążyć do celu. Są to też osoby, które mają też potrzebę aprobaty społecznej. Czyli jednym słowem, to nie znaczy, że jak ktoś ma wysoką samoocenę, nie zależy mu na innych ludziach. To są osoby, które też są wrażliwe na drugiego człowieka, cenią siebie, ale cenią też innych. I ta wrażliwość pozwala im cieszyć się życiem. Są to też osoby, które częściej przeżywają pozytywne uczucia, a rzadziej nieprzyjemne, takie jak lęk, depresja, poczucie beznadziejności. Co nie znaczy, że w ogóle tych emocji nie odczuwają. Na co dzień jest ich znacznie w ich życiu po prostu mniej. To samopoczucie jest ważne, ponieważ okazuje się, że na tle Europy, w Polsce, polska młodzież wygląda bardzo słabo w tej kwestii. Przede wszystkim zarówno chłopców, jak i u dziewcząt, we wszystkich trzech grupach wiekowych
Polska Młodzież zajmuje jedną z trzech ostatnich pozycji pod względem odsetka młodzieży, która jest bardzo zadowolona ze swojego życia. Mamy jeden z najniższych w Europie odsetek uczniów, którzy są zadowoleni, którzy lubią swoją szkołę, którzy chętnie chodzą do szkoły, uważają, że rówieśnicy są życzliwi. Również we wszystkich krajach, także w Polsce, niski status materialny rodzin wiąże się z gorszą, niższą samooceną i ogólnym niezadowoleniem z życia. A tak jak wcześniej mówiłam, Stowarzyszenie Karan głównie pracuje z takimi dziećmi, które pochodzą z tych biedniejszych rodzin, z rodzin, gdzie jest dużo różnego rodzaju dysfunkcji. Dlatego też ta samoocena wśród tych dzieci jest rzeczywiście stosunkowo niższa niż wśród dzieci z rodzin, z rodzin o wyższym poziomie materialnym. Jest to szczególnie istotne, ponieważ socjalizacja dzieci i młodzieży może przebiegać na dwóch takich poziomach. Tak? Możemy mówić o socjalizacji pierwotnej, która w pewnym sensie można powiedzieć, że jest taką socjalizacją zasadniczą. I ona się odbywa w środowisku rodziny. Tam możemy powiedzieć, że kształtuje się ten rdzeń osobowości człowieka. To rodzina ma wpływ na to, jakim człowiek będzie. Co nie znaczy, że człowiek nie ma wpływu na to, jak będzie wyglądało w przyszłości jego życie. Tak? Ten drugi rodzaj socjalizacji, wtórnej, nigdy się nie kończy i sprawia, że człowiek tak naprawdę przez całe życie może się uczyć, zmieniać, nabywać nowe umiejętności. I to jest bardzo ważne, ponieważ dzięki temu na przykład możemy zmieniać, korygować zachowania dzieci, młodzieży, ale także osób dorosłych, dzięki pracy, dzięki poznawaniu siebie, dzięki właśnie podnoszeniu tej samooceny. To, co też jest charakterystyczne dla Stowarzyszenia Karan i dla tej pracy, którą na co dzień wykonujemy, jest to, że pracujemy nie tylko z dzieckiem, z młodym człowiekiem, ale także z jego rodziną, ponieważ to, tak jak już wcześniej powiedziałam, to rodzina w dużej mierze kształtuje ten rdzeń osobowości młodego człowieka. I tu jest ważne, żeby podkreślić, że zarówno postawa rodziców, dla której charakterystyczny jest zbyt bliski, jak i zbyt odległy dystans, opóźnia lub utaremnia osiągnięcie niezależności, poczucia kompetencji i sprawstwa, czyli tych elementów, które w jakiś sposób decydują o samoocenie. Jakie typy relacji, postaw reprezentują bardzo często rodzice? Możemy mówić o takich relacjach w rodzinie, które charakteryzuje dystans rodzic-dziecko zbyt bliski. Tak? Czyli to możemy nazwać jako postawę usilającą, gdzie występuje zaburzenie pełnienia ról, czyli trudno określić, kto jest rodzicem, a kto dzieckiem. Kolejna postawa to na przykład nadopiekuńcza. I to są postawy, które opóźniają dojrzałość emocjonalną dziecka, sprawiają, że dziecko uczy się takiej, nie uczy się w zasadzie umiejętności społecznych, które mogą pomóc w funkcjonowaniu społecznym. Kolejna postawa to jest postawa z kolei przeciwna do tych wcześniej wymienionych, czyli zbyt sztywna. Ta także powoduje, że dziecko charakteryzuje brak wiary w siebie, niepewność, lękliwość. Ta postawa nie daje dziecku poczucia bezpieczeństwa, nie daje wsparcia i dzięki temu dziecko może poszukiwać takich niekonstruktywnych strategii gratyfikacji swoich potrzeb. Jakie postawy sprzyjają w związku z tym funkcjonowaniu dziecka? Przede wszystkim bardzo ważne jest, i to też pielęgnujemy w pracy z naszymi podopiecznymi, na przykład w placówkach wsparcia rodzinnego, przyzwalanie na popełnianie błędów, ale w takiej formie bezpiecznej porażki, czyli jednym słowem dziecko ma możliwość eksperymentowania, sprawdzania, po to, żeby tak naprawdę nauczyć się jakby czerpania korzyści z popełniania błędów, ale też osiągania własnych sukcesów.
To, co jest niezwykle też ważne, żeby nie wyręczać dziecka. I tak też się dzieje w naszych placówkach. My dzielimy się obowiązkami z dziećmi, tak? Dzieci mają swoje obowiązki w siedlicy, przygotowują posiłek, bardzo często pomagają nam, pomagają sprzątać salę, przygotowują czasami wspólnie z nami na przykład imprezy gwiazdkowe, czy dzień mamy, dzień dziadka, dzień babci, bo takie imprezy też organizujemy. To, co jest też niezwykle ważne w budowaniu samoocenę, to jest przekazywanie dziecku informacji zwrotnych, które w jakiś sposób budują też jego samoocenę. Te informacje zwrotne powinny być przekazywane w formie takiej, że są podkreślane mocne strony, tak aby młody człowiek mógł poznać siebie za pomocą właśnie tych informacji. Z drugiej strony też zachęca się nastolatków do tego, aby przede wszystkim porównywali się ze swoimi osiągnięciami, a nie z osiągnięciami kolegów czy innych rówieśników, bo dzięki temu mogą rozwijać się. Bardzo ważnym elementem jest też element modelowania i to też jest element, który przewija się w treningu chociażby zastępowania agresji, czyli modelowanie tych prospołecznych zachowań, zarówno przez rówieśników, jak i przez wychowawców. Czyli jednym słowem, jeśli mówię, że nie stosujemy agresji, mówimy do siebie w przyjazny sposób, to też wychowawcy to stosują i pielęgnują. To, co jest niezwykle ważne, to też to, aby uwzględniać różne potrzeby dziecka, być otwartym na informację zwrotną od dziecka, wspierać jego spontaniczność, kreatywność, ale też szukać pomocy i wsparcia na zewnątrz, jeśli nasze możliwości nie są wystarczające. Także dziękuję bardzo. Uciekając, spróbuję zaraz odpowiedzieć tak, jak ja myślę, to dlaczego? Dlaczego w świecie, w którym wydajemy coraz więcej pieniędzy, bo to nie jest zabawa, to jest około 100 milionów rocznie wydawane na to, żeby takie instytucje jak Karan leczyły narkomanów, to jest kilkaset milionów złotych na leczenie alkoholików, to są setki milionów złotych na resocjalizację ludzi, to są ogromne, ogromne pieniądze, je wydajemy, a zobaczcie, że efektywność naszej pracy jest taka, jaka jest. I to nie jest ocena państwa i moja, bo my dajemy z siebie wszystko. Tylko rzecz polega na tym, że tak długo, jak poradnie pedagogiczne będą czynne od godziny 8 do 17, a ośrodki pomocy społecznej od 8 do 15, to znaczy, że to model organizacyjny jest nie taki. Bo OPS-y powinny być czynne od godziny 8 do 8, a poradnie pedagogiczne muszą dyżurować wtedy, kiedy rodzice mogą przyjść z problemem. A rodzice do 17 pracują. Albo dłużej. Część z nich z Grudziądza dojeżdża do Torunia. Część dojeżdża do Gdańska. Wracają, są zmęczeni. Czyli mogliby pójść, jak pójdą inaczej. To pierwsza uwaga. Pani, pan, ja, pewnie pan, jesteśmy ze świata, w którym w rzeczywistości społecznej funkcjonowało 6-7 uzależnień. Trzy z alkoholizm i przypomnijcie sobie, kiedy byliśmy studentami, nie spotkaliśmy narkomanów. Przez całe swoje studia uniwersyteckie nie spotkałem na wielkim uniwersytecie osoby uzależnionej. Widziałem ją w domu, moją siostrę. Ale na uniwerku tego nie widziałem. Dzisiaj, kiedy patrzymy na rzeczywistość społeczną, to liczba takich uzależnień, które mają charakter kosztu społecznego, wynosi już, szanowni państwo, 30-32. Co to znaczy? To znaczy, że potęga państwa musi się zderzyć z nieporównywalnie większą ilością problemów społecznych. Co to generuje? Że my, jeśli otrzymujemy informacje ze świata zewnętrznego, to my mamy ją na czymś zweryfikować. Na wychowaniu moralnym, z którym odbyliśmy, na rzetelnej nauce, na doświadczeniu zawodowym. Mówię to dlatego, że ofiarami współczesnych uzależnień nie są ludzie w moim wieku, tylko są dzieci. One słyszą rzeczy niezwykłe. Na przykład znana piosenkarka mówi tak: ja nie zamawiam marihuany, to mój pies Ramona. Jeśli słyszy to raz, słyszy to drugi, słyszy trzeci, to dostaje czytelny kod informacyjny. Możesz łamać kody moralne, możesz łamać prawo, nic tobie nie będzie. Od wybitnego twórcy polskiego parlamentaryzmu słyszy: ale przed Sejmem i nic mi nie zrobicie. Od szczupłego innego posła jeżdżącego jaguarem słyszy: zalegalizujcie marihuanę.
od byłego prezydenta słyszy: zalegalizujcie marihuanę. Posłuchajcie. My musimy być głęboko wdzięczni naszym dzieciom, że one jeszcze w tym wszystkim nie zwariowały. Bo my im dajemy jedne kody, mówimy: przestrzegajcie norm i zasad, a ten drugi świat im mówi: żyjcie, bo wolność jest nieograniczona, żyjcie raz. Ale nie mówią naszym dzieciom, że to jest tylko przygodny przystanek. I chodzi o to, żeby w tym przygodnym przystanku żyć jak najdłużej. Ksiądz dr Wiesław Bożejewicz mówi o tym, że ja swojej małżonce mówię nieustannie, że jedynym celem mojego życia jest żyć po jeden dzień dłużej od ciebie. Nie mam innego celu. Naprawdę. Ale też chodzi o to, żeby żyć jak najdłużej. I kiedy Anula pyta mnie, dlaczego jeden dzień dłużej, to ja mówię, żeby długo trochę spokojnie. Naprawdę tak mówię. Żeby mógł poczytać gazetę przy śniadaniu, otworzyć laptopa przy obiedzie, włączyć telewizor przy kolacji, ale tylko jeden dzień. Ale mówię również coś takiego, że u góry nie ma Coca-Coli, nie ma internetu, nie ma roweru, nie ma tysiące innych rzeczy. Mówię to Państwu dlatego, że dzieci dostają dramatycznie inny kod. One otrzymują kod. Spróbuj, zobacz, dlaczego nie. Mówimy o tym również i w tej perspektywie, że jeśli chcemy dać sobie radę ze zjawiskiem uzależnień, to trzeba szukać odpowiedzi nie na pytania wtórne. Widzimy coraz większe ofiary. Alkohol, narkotyki, coraz więcej leków, dopalacze, urządzenia multimedialne, pracoholizm, zakupoholizm. No moglibyśmy to wszystko wymieniać. A trzeba szukać pytania pierwotnego. Why? Warum? A czemu? Dlaczego? A to pytanie jest związane z tym, że na naszej żywej materii, ja mówię do Państwa jako pedagog i socjolog, wcale nie teolog, żaden ksiądz. Na naszej materii próbuje się dokonać niezwykłego eksperymentu. Wprowadzić tam zupełnie nowe normy obyczajowe, nowe normy zwyczajowe. Krótko mówiąc, odrzucić cały świat aksjologiczny, który był do tej pory i dać coś nowego. To nowe nazywa się płynna rzeczywistość. Czyli dzisiaj to, jutro to, wszystko możesz. Nie pyta się w ogóle o koszty, tylko mówi się: żyj, rób wszystko. Jak to się nazywa? Mama Boga. Tata Zofia, tak, lekka marihuana, jeździ jak tylko możesz, żyj, korzystaj, wszystko rób. My sobie z tym dajemy radę, a dzieci nie dają sobie z tym radę. Moi kochani, jesteśmy u Państwa kilkanaście godzin. Wczorajsza refleksja przed Wielkanocą w Czarcim Młynie polegała na tym, że do drugiej w nocy dziesiątki ludzi balowały, wyły, tańczyły, rozrabiały, prawda? Upijały się, prawda? Zostawiły wszystko, te inne rzeczy. Czy one są winne? Nie. Dlaczego tak się dzieje? Czy zauważyliście zupełnie nowe zjawisko społeczno-ekonomiczne? Żyjemy w świecie, który nazywa się rekord przesuniętego czasu. Ja pochodzę z epoki dinozaurów. Mój tata wracał o godzinie 15:30. Dzisiaj ogromna część rodziców wraca do domu po której godzinie? Tak. Dlatego, że ze społeczeństwa rolniczo-przemysłowego staliśmy się społeczeństwem usługowo-handlowym. A handel pracuje tyle, ile się da. Jeśli mama kończy pracę w centrum handlowym, nie wiem jak ono się nazywa, Alfa, nie Alfa, tutaj u Państwa po godzinie 20, to ona wraca do domu zmęczona. I wtedy korzysta ze swojego prawa. To jest prawo prawego kciuka. Wiem jak miłość. Bardzo szczęścia. Nie wiem. Pani Gessler, ktoś inny, inaczej mówiąc, co musi odreagować po ciężkim dniu. Jaką tezę stawiam? Taką, że dzieci nie są złe. Dzieci są rewelacyjne. Tylko, że problem polega na tym, że dzieci nie są źle wychowywane. Tylko ogromna część naszych dzieci nie jest wychowywana w ogóle. Po prostu są przy nas. Widzimy je, coś tam robią, czymś się bawią, czymś innym. Czyli źródło całego zjawiska, księże Pan, tu siedzi, panie i panowie, możecie się zajechać. A tu chodzi o zmianę innego charakteru, bo cała przestrzeń społeczna, ekonomiczna, wszystko co jest wokół nas ma charakter epoki uzależnień. To idzie w tym kierunku, bo jak można wytrzymać jako kierowca 18 godzin jazdy, jak można wytrzymać jako pracownik ochrony każdą noc pracując, jeśli się nie wypije dwóch tegerów?
czy czegoś innego. Jak można wytrzymać coś innego, jeśli człowiek się nie doładuje? Jak młody umysł, który nie ma jeszcze sformułowanych skryptów poznawczych, może reagować na masowe reklamy leków w naszej telewizji? Moi kochani, dzieci będą się leczyły niedługo same. Wiedzą, że ibuprofen jest na to, witamina jest na to, inny środek jest na to. Po co iść? Przecież reklama telewizyjna to wszystko mówi. Dlaczego ja to mówię? Nie dlatego, że mam jakieś skrajne poglądy, tylko dlatego, że my sami tworzymy zaburzoną sytuację. My jesteśmy źródłem tego. Wy leczycie ofiary. Czy zauważyliście, że ofiary są coraz młodsze? Czy zauważyliście, że ofiary stawiają coraz większy opór? 13-letnia dziewczynka na nasze pytanie, dlaczego słoneczko tak postępujesz? Zmień się! Odpowiada ci krótko, nie! A jak pytamy dlaczego nie, to ona również krótko odpowiada, bo nie! Prawda? I koniec, amen, nie? No to co zauważyliśmy? Zauważyliśmy, że my jesteśmy z niezwykłej epoki. Teza czwarta. Paliliście? No jasne, że tam. No to ja tam paliłem, nie? W piątej klasie szkoły podstawowej. Za stodołą. Koledzy powiedzieli, żebym zapalił zefira, bo tata nie wyczuje. Mentolowy, nie? Człowiek uwierzył w to się. O, pan to był gigant, nie? Próbowaliście alkohol? Nie. Ale myśmy próbowali też byłem w harcerze. Podchał mistrza Polski ludowy. Ale próbowałem. Gdzieś tam się ubrało tyle alkoholu. I to był koniec eksperymentu. Tylko wiecie, kiedy eksperymenty robiliśmy? Jak się zaczynała burza adolescencyjna. No, panie i panowie, ja wam przypomnę, że nasze burze adolescencyjne zaczynały się wtedy, kiedy kończyliśmy co? Szkołę podstawową. Mieliśmy ile lat? 14. A dzisiaj pokazuje się, że na skutek używania ogromnej ilości chemii, bo problem dziecka to jest zażywanie ogromnej ilości chemii. I drugie, wzorów, które otrzymuje dziecko z zewnątrz, nastąpiło przyspieszenie adolescencji na koniec szkoły podstawowej, którą kończą teraz dzieci mające lat 12, czyli po 2 lata. I wcale się nie skróciła ta adolescencja. Ciągle trwa do 19 do 20 roku życia. To jak te środki mają trzymać? I drugi problem. Ja ciągle proszę władze polskie, żeby zrobiły mnie ministrem edukacji. Wszędzie, tutaj też w Grudziądzu, apeluję do was, napiszcie do pana premiera, żeby mnie powołał. Natychmiast rozwiążę gimnazjum. Pierwszy ruch. Albo zrobię coś innego. Powiem tak, ponieważ jest to młodzież adolescencyjna i trzeba jej pomóc, to klasy mogą liczyć 12-14 osób. Dacie radę, dziewczyny? Dacie. Wtedy my powiemy, wykształcimy obywatela Rzeczpospolitej, mądrego, sformowanego moralnie człowieka. A jak mamy w klasie 30, dlaczego? Bo samorządy nie utrzymują już tego, nie są w stanie, to wy się nie dziwcie dzieciom, że one tak kombinują. One muszą kombinować, bo nie mają tego czytelnego przekazu. I kończąc swoje wystąpienie, z jednej strony mamy zjawisko rosnącej ilości czynności oraz substancji, które mają potencjał uzależniający i najprawdopodobniej ta tendencja do ich poszerzania będzie rosła. Przykład prosty. Obecni na sali psycholodzy wiedzą, że mieliśmy 6-8 chemicznych substancji, z którymi się spotykaliśmy 10 lat temu. 2 lata temu 41 nowych substancji wykrytych, rok temu 47 nowych substancji wykrytych. Ile będzie teraz dopalaczy z Chin jako główny kierunek zaopatrzenia Polski? Dalej nie wiemy. Nie potrafimy powiedzieć. Czyli ilość tego wszystkiego będzie rosła. Tyle tylko, że pamiętajcie, że przy starych narkotykach nasi doświadczeni koleżance i koledzy, którzy są byli naszymi nauczycielami, Cześciu Sekiera, Wimo, wielu innych rzeczy, 20 lat pracowało, żeby wypracować metody. A teraz my potrzebujemy znowu wielu, wielu lat, żeby metody wypracować. Co to znaczy? To znaczy, że przez wiele lat będziemy mieli ofiary. Zauważyliście też jedną rzecz, że kiedyś po 3-4 miesiącach wyprostowywało się człowieka i jakoś go opuszczało, a dzisiaj czasami mamy ich 12 miesięcy, nie mamy żadnego. Co to znaczy? Że głębokość tego mechanizmu, gdzieś tam tkwiącego na poziomach biologicznych, bo to już będzie miało charakter biologiczny, jest daleko głębsza niż było kiedyś. Kłopot polega na tym, że ci, którzy tym wszystkim zarządzają, nie przyjmują do tego wiadomości. Ograniczyć tylko wielkie ryzyka, a nie chcą odpowiadać na fundamentalne pytania. A fundamentalne pytania mają podłoże aksjologiczne i antropologiczne. Zwróćcie uwagę, moi kochani, że w Polsce współczesnej
nie chcę im zadawać pytań, które się dały. Ojejku, jak moralne to ryzyko, prawda? Ojejku, jak moralne to tam jakiś szaleniec skądinąd. A pytania moralne są fundamentalne dla funkcjonowania społecznego człowieka. Wreszcie głupot na Wiśle. Z księdzem Pawłem Rosikiem i z księdzem doktorem Bożewiczem spróbujemy to obrobić. Ale wracając do tego, co mówił tutaj Paweł, mamy do Państwa ogromną prośbę. Do tych, którzy występują. Wyślemy Wam na maila taką strukturę, według której poprosimy Was, żebyście opisali swoje rzeczy. Na przykład poprosimy to dziecko, które siedzi tutaj w środku, niech się dziecko pokaże wszystkim i dziecko niech zadeklaruje, napisze czy nie napisze? Napisze. Napisze. Obiecała. Jak nie obieca, to przyjedziemy do ksiądza i zrobimy. Podzielmy się swoimi refleksjami. Agnieszka o tym, jak pracuje z ludźmi. Każdy z Państwa, jak pracuje, ta wiedza jest potrzebna. Rodzice nie są źli. Dzieci są rewelacyjne. Kończę, jeszcze jedną rzecz Wam pokażę. Połóżcie ręce na klawiaturę komputera. Siostry też. Pokażcie mi palce. A teraz piszcie w takim tempie, jak piszecie naprawdę. Nieprawda, nie piszesz tak. Słoneczko, tak piszesz. Prawda? Nie? O! Okej, okay. Za wyjątkiem sióstr i naszych przyjaciół księży. Mamy dzieci. Ja mam dużo. O czterech wiem, o reszcie nie wiem. Nasze piszą tak. Ale to, że tak piszą, to jest nic. Jak staję za nimi i widzę ich ekrany otwarte, gardu nasza klasa. Wikipedia, pudelek, ważne informacje, Madonna kupiła nowe majtki, Coca-Cola, no tak, takie informacje są, nie? I słuchają Britney Spears, nie? I jeszcze chciałem oglądać telewizję. I mówimy do nich tak, patrz na kolację. A skąd przestawiamy? Okej. Mówią zaraz. Za chwileczkę do nich mówimy. No patrz na kolację. Mówimy, że zaraz, nie? Co to znaczy? To znaczy, że są rewelacyjne. Wy jesteście świetnymi pedagogami, psychologami, socjologami. Mamy w Rzeczpospolitej jeden pomysł. Problem. Księże Wiesławie, proszę zatkać uszy. Popieprzonych rodziców. Miałby zespołu abstynencyjnego oraz ma mniejsze właściwości euforyczne. Celem takiej terapii jest... Celem leczenia uzależnienia jest poprzez zmniejszenie dawki lub redukcję szkód, aby jednostka mogła funkcjonować w społeczeństwie, ale jak dalej Państwu pokażę, wcale to nie jest takie proste i metadą wcale nie załatwia sprawy. I nadal metadą ma zastosowanie w medycynie paliatywnej do uśmierzania bólu dla osób chorych na raka. Początki terapii substytucyjnej sięgają XX wieku lat 60. i pierwsze programy substytucyjne powstały w Stanach Zjednoczonych. Tej neurologii w Warszawie w 1992 roku. Następnie zaczęły powstawać kolejne programy metadonowe. I chciałabym teraz Państwu przedstawić rozporządzenie i sobie tak porównywałam, jak to przebiegało w toku tych kilkunastu lat i w którą stronę to idzie. Początkowo, żeby zakwalifikować się do programu, osoba musiała spełnić następujące warunki. Być uzależniony od opioidów co najmniej od 3 lat, ukończyć 18 rok życia, podjąć wcześniej próby leczenia konwencjonalnego metadonem, podjąć próby leczenia konwencjonalnymi metodami, które wcześniej okazały się nieskuteczne, zobowiązać się do zachowania abstynencji od środków odurzających i substancji psychoaktywnych i wyrazić pisemną zgodę na podjęcie leczenia w ramach programów. Obecnie, według rozporządzenia, które funkcjonuje, zostały tylko 3 punkty. Osoba musi spełnić takie warunki, że jest uzależniona od opioidów, ukończyła 18 lat i wyrazi pisemną zgodę na podjęcie leczenia. Zobaczcie Państwo, idzie to w stronę bardziej taką liberalną, chociaż nie jest to dobre. Jak dalej też Państwu pokażę. Oczywiście pacjent uczestnicząc w takim programie musi spełnić określone warunki. Jest badany na obecność innych środków psychoaktywnych, musi utrzymywać
abstynencję, czyli jeżeli złamie zostaje wyrzucony, musi poddawać się badaniom, musi wyrazić zgodę, pisemną zgodę, ale też jeżeli zostaje wyrzucony, jeżeli stosuje przemoc psychiczną bądź fizyczną, ale też jeżeli udziela innym metody. I wywołać podobne efekty euforii i zmniejszenie pobudliwości, bezsenność, nudności, wymioty. Ale też najgroźniejszym potencjalnie problemem związanym z przyjmowaniem metadonu jest ostre zatrucie, najczęściej spotykane przy celowym lub przypadkowym wzięciu zbyt dużej dawki. Jeżeli teraz metadon jest wydawany do domu na kilkanaście dni, żeby zapewnić pacjentowi możliwość przyjmowania, to nie trudno, żeby doszło do takiego przedawkowania i zatrucia metadonem, a w następstwie do śmierci. Przedstawię też Państwu wyniki badań dotyczące oceny funkcjonowania programów metadonowych z perspektywy ich klientów i personelu. Zaprezentowane poniżej wyniki są też częścią międzynarodowego badania, która jest próbą oceny funkcjonowania programów metadonowych. Dane dotyczą dwóch polskich programów i po trzech ich pacjentów z perspektywy pacjenta i personelu. Ocena, jaka została dokonana przez pacjentów, pacjenci pozytywnie postrzegają ideę programów metadonowych, ale też tak naprawdę pozytywnie, bo oni nadal przyjmują narkotyk, nadal on jest w ich życiu i nic nie muszą robić. Nadal mechanizmy uzależnienia istnieją. Też pacjenci zauważali negatywne strony istnienia programów, takich jak trudności w porozumiewaniu się z personelem, też wątek braku zaufania, źle przestrzegają atmosferę panującą w placówce, zasady panujące w programie też są nieczytelne, zasady są zbyt surowe i nieracjonalne, brakuje im pomocy psychologicznej i potrzeby pacjentów w opinii samych pacjentów dotyczą problemów socjalno-bytowych, zdrowia somatycznego, bycia zrozumianym, dotyczącej jasno określonych informacji odnośnie funkcjonowania programu. Personel też zauważa braki programów substytucyjnych w leczeniu pacjentów i tak samo jak pacjenci, że to są często problemy bytowe, nie mają gdzie mieszkać, brak środków na utrzymanie i często wracają, biorąc metadon, wracają na ulicę. Takim jeszcze wnioskiem, które zostało sformułowane, że personel nie jest w stanie zapewnić potrzeb psychospołecznych pacjentów, gdyż nie dysponuje odpowiednim zapleczem. Pacjenci nie są zainteresowani terapią, tak naprawdę są zainteresowani przede wszystkim przyjmowaniem metadonu. I coraz trudniej jest uchwycić cele leczenia substytucyjnego. Istnieje zjawisko wędrówek pacjentów od programu do programu. Z jednego programu zostają oni wyrzuceni, ponieważ łamią określone warunki i przepisują się do innego programu, po czym i tak oni zostają wyrzuceni z niego. Uzależnienie jest złożonym problemem i obejmuje wiele aspektów życia danej osoby. Farmakologia, leczenie farmakologiczne rzadko bywa skuteczne samo w sobie, dlatego, że oddziałuje tylko na jedną sferę. Tak jak Państwo widzą, osoba uzależniona ma wiele problemów, zaburzenia poznawcze, emocjonalne, niska samoocena, trudności w nazywaniu, wyrażaniu uczuć, trudności w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych. Środowisko też, w którym przebywa, jest też toksyczne. Trudno mu się wyrwać z tego środowiska osób uzależnionych i często trzeba taką osobę uzależnioną umieścić w ośrodku kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów z dala od tego środowiska, bo to jest często niemożliwe, żeby wyrwać się z tego środowiska. Uzależnienie fizyczne, psychiczne, ma zaburzone relacje rodzinne, konflikty z prawem, zawalona szkoła czy trudności w znalezieniu pracy, a też różne zaburzenia społeczne. I specyfika uzależnienia jako choroby sprawia, że pacjent uzależniony od substancji psychoaktywnych ma najczęściej słabą motywację do zmiany, wysoki poziom lęku, słabo rozwinięte wyobrażenie o własnej przyszłości, jest słaby fizycznie, pozbawiony wiary i nadziei.
samotny, przegrany, pełen bólu i roszczeń wobec świata ludzi nieufny. Pozbawiony miłości, ludzkiego szacunku, jest osobą chorą na ciele i duszy. Wymaga więc kompleksowej pomocy specjalistycznej, a jego powrót do zdrowia jest powolny i żmudny. Istotą problemu nie jest sam narkotyk, ale zagadnienia ludzkie, psychologiczne i egzystencjalne, jakie kryją się za narkomanią. I tutaj cytując słowa Jana Pawła II, za tym zjawiskiem kryje się wołanie o pomoc człowieka, który zmaga się z własnym życiem, kryje się nie tylko pragnienie uznania i dowartościowania, ale także miłości. Przede wszystkim miłości, poszukuje miłości w swoim życiu. Właściwym problemem to nie jest sam narkotyk, ale choroba duszy, która prowadzi do narkomanii. I takim jakby moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem jest też społeczność, jednym z wielu rozwiązań jest społeczność terapeutyczna z uwagi na działające w niej czynniki lecznicze. Jest jednym z najbardziej korzystnych środowisk umożliwiających realizację specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i stosowanie najbardziej nowoczesnych procedur medycznych bez zadbania o środowisko terapeutyczne najczęściej skazane jest na niepowodzenie. I aby pomóc osobie uzależnionej, potrzebny jest też szereg oddziaływań, przede wszystkim intensywne oddziaływania psychoterapeutyczne, aby pacjent na nowo nauczył się żyć bez narkotyków, a metadon nie daje takiej możliwości. Oddziałuje tylko na jedną sferę, mechanizm, tak jak powtarzam, mechanizm uzależnienia dalej działa. I kiedy przyjdzie taka pora, że będzie trzeba odstawić metadon, to co wtedy? Zostaje pustka. Stajemy w punkcie zero. Podsumowując, już chciałabym powiedzieć, no właśnie, to, że terapia metadonem podtrzymuje uzależnienie od osoby od opiatu. Mechanizmy uzależnienia nadal działają, bo jest tylko zamiana środka z heroiny na metadon, który jest bezpieczniejszy, nie wywołuje objawów abstynencyjnych, ale jest to nadal narkotyk. Osoba uzależniona nie uczy się, jak radzić sobie z własnym życiem bez narkotyku, bo nadal go przyjmuje. Cytując tutaj słowa biskupa Antoniego Długosza, metadon nie rozwiązuje problemu, tylko zmienia jego formę. Substancja to pójście po najmniejszej linii oporu. Jeśli chcesz, możesz śpiewać dalej. Zapewnimy ci do tego warunki. Ja się z takim postawieniem sprawy nie zgadzam. Iż na koniec świadectwo osoby uzależnionej od heroiny, która była w takim programie metadonowym. Nie wiem, co się stało, że w programach zapomniano o problemach i potrzebach swoich pacjentów. Wiem jedno, wszystko zależy od ludzi i dobrych chęci, od umiejętności uchwycenia istoty uzależnienia, choroby duszy, brak umiejętności radzenia sobie ze światem. Osoby sięgające po narkotyki chcą zagłuszyć ból, często nie zdając sobie sprawy, jaki to ból. Z czasem ból staje się coraz większy, przenosi się na inne obszary życia, co skutkuje jeszcze głębszym uzależnieniem. A pozbyć się jego przyczyny nie wystarczy metadą. To nie...